Dobra, moi Dobra, drodzy. Aga, tutaj robisz tego questa, idzie to Inazumie, jak będziesz w Inazumie, musisz przez jakiś kawałek zrobić też questa w Inazumie, bo musisz uciec pierwszej wyspy, do której Tao, dotrzesz, tao, tao, tak żebyś nie mogła... wyprzedzaj, tak nie zapamiętam, bo to już za trudne się robi, a Na wiesz, spokojnie. Nie, starość. dlatego Ej, zacięliśmy. właśnie, bo czy nie Powiem trzeba wam. zrobić najpierw tego kościka krótkiego z Ritą, żeby w No ogóle właśnie, móc tak. wchodzić po... On To właśnie, tak idą. myślałam. Opowiem wam, jaka historia mi się wczoraj wydarzyła, bo wczoraj graliśmy tutaj we Wrocławiu spektakl, tam u nas w teatrze, no żeby poćwiczyć przed nad... Już? Ale to graliśmy, żeby poćwiczyć przed tymi festiwalami, co chodzimy, będziemy tam A, uczęszczać, nie? okej. Ja przychodzę na próbę wczoraj o godzinie 15, o 19 mieliśmy zacząć grać, próba o 15, żeby jeszcze zdążyć tam się ogarnąć. A pan reżyser do mnie mówi, no to dzisiaj grasz tą postać, co się umawialiśmy, plus jeszcze jedną, nie? Ja mówię, Aha. aha, no bo tamten ktoś nie mógł Spoko. przyjść. Ja mówię, aha, okej. Okay. I wiecie co, wczoraj grałam dwie postacie i dzisiaj moja głowa działa, jakbym wczoraj była na totalnej imprezie, tyle wam powiem. Spadam ten. Kazucha, Ale dziwnie tak teraz, że nie mówię po angielsku. kazucha. Kogo ma głos ten? Jakiego wija ma kazucha w polskim? Bo ja bym kojarzyła ten głos. Na Egiego na przykład z Blue Locka. Nie, będą losowania. Kto O, ja pierwszy, nie ten znałabym lepszy. Nie ma tego. zajętych dzisiaj. Dzisiaj jest taki chaos, że dzisiaj nie zajmujemy miejsc, bo ja i tak Ale nie dla zapamiętam, Yashiro komu trzeba zająć, obiecam. bo Yashiro pierwszy raz może zagrać. No to Nie, no dla drugi, tak. Yashiro. No, Yashiro ma, no, to fakt. Tutaj masz, ale Mel, ja cię tak dawno nie słyszałam, że ja nie mogę się przyzwyczaić do tego. Ja mówię, że teraz to trzeba się przyzwyczaić właśnie do mnie, bo ja teraz często będę, bo No moja mama to generalnie, nie. pomimo tego, że pracuje normalnie, Czekajcie, bo się teraz. No. A teraz będzie słychać? Ja się zabiję, jeśli nie będzie słychać teraz. Już 10. raz będę musiała to ustawiać, to ja nie wiem po prostu. Discorda wywaliło. Dlaczego wywaliło Discorda teraz? Mój drogi Discordzie, czy możecie mówić? Ja mówię, no Discorda raczej nie wywaliło. A teraz? Teraz już dobrze? Słychać? To po prostu Teraz była słychać. idealna cisza i skupienie. O! Tak, fokus, Mam. fokus. Wykończy mnie Powiem dzisiaj. wam, że Przecież jest lepiej słychać. polski. Polski jest na Twitchu, jest. Udało mi się przestawić. Genshin Impact polski. Udało Impact mi Genshin. się przestawić ten angielski. Loj, super, Aga, ogarniesz się, tak ćwiczamy dalej, nie? Ale słuchajcie, ja w ogóle tak, bo dzisiaj byłam u lekarza, nie? Siedziałam i rysowałam i mam już gotowe te banerki na dół. Nie wiem dalej, jak je tam dodać, ale będą banerki już, nie? Będzie strona bryby i tego typu rzeczy. O, to ty, Aga, byłaś u lekarza? Boże, Marcin, też byłam. O, proszę. Musiałam się przebadać, czy mogę się zaszczepić na grypę. Mogę i teraz będę musiała, jeśli mi jest smutno. Nie lubię No czemu? zastrzyków. To... Nie lubię Aga... zastrzyków. Co to za... 34 godziny ładowania. Dobra, dobra. Jako tako działa, moi drodzy? Jako tako działa? Uwaga, uwaga, działa. Dobra, jest git, majores. Ale jakbyście zobaczyli mój drugi ekran, bo tu mam tak w pionie ustawiony ekran, to mam tak, jeden czat, drugi czat, bo normalnie będę miała dwa w jednym, tylko nie umiem teraz tego ustawić, żeby było dwa w jednym. Potem będę mieć ten, potem mam jeszcze widok na Discorda, żeby widzieć, z kim rozmawiam, bo czasem nie poznaję po głosach. Potem mam widok na Twitcha i na TikToka, gdzieś wciśniętym między to wszystko. Masakra. To jest, jakbyś hakowała tego, świat. No, Pentagon. wiesz, jedna źle rzecz naciśnięta i dopiero będzie, nie? No, usujesz. Takujemy Pentagon, moi drodzy. Ale najpierw takujemy, tapujemy. Nie mam rąk. Fake fan, autoklikera się odpala i po prostu lecimy.
Nie mam komputera. Wiesz, ja to dzisiaj musiałam odebrać telefon nosem, nie? Także... No dobra, ale odebrałaś. Także Vanilla, to spokojnie wszystko tam tutaj, dobra, to widzę. Czy wszyscy wszystko słyszą? Czy wszyscy słyszą Genshina? Czy wszyscy słyszą Discord? Czy możemy udać? Ja słychać Genshina, ale bardzo cicho, że tak powiem. Na tym? Na Twitchu? Na TikToku. Naprawdę? Ja siedzę na wszystkich platformach, Aga. Ja też. Dobra, to daję Genshina trochę głośniej. Trochę daję głośniej Genshina w takim razie. Tu umiem. Na Discordzie nie umiem. Ale nauczę się kiedyś. Dobrze. Wiesz co, Aga, na nie na Discordzie, na tym. Streamować dla nas. Tak, w sensie na Twitchu. O Jezus, dobrze moi kochani. Wszystko w miarę jest chyba. A, to someone, to powodzonka w nauce. No widzicie, zabrali nam kurde dzisiaj baner, więc dzisiaj nie będzie wishowania, ale szybko lecimy na nowe tereny. A masz standardowe wisha? Nie mam właśnie chyba, ale może mam w sklepie, czekajcie. Gdzie ten sklep? Tu jest. Najpierw to trzeba się pobić. Pobić, fight! Nie ma tych. Nie ma też niebieskich. Chyba, że komuś tam damy wyżej ten. Damy komuś wyżej. No. O nie! My musimy się bić tutaj z kimś? Tak bez ostrzeżenia? No jak to bez ostrzeżenia? To jest tu umówione, żeby się bić. Weźmiemy któreś dziewczynie, podbijemy level i będziemy mieć niebieskie do wishowania, żeby jakieś wishowanko było takie na zakończenie strumyka. A czy wszyscy są gotowi, żeby pograć w Among Us dzisiaj? O Boże, Among Us. Dzisiaj Among Us. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Ja już nie wiem, jak się gra w Among Us. Mel, nie oglądałaś filmika z zapowiedzią. How could you? Aga, jak ty go wstawiłaś, to ja wstałam o 4 rano. Ja już nie kontaktuję. O masz! No to nieźle. Tak, dzisiaj jest godzinka Among Us. Twitch, nie. Nie lubię cię, Twitch. Jak to możesz taki gadać, że nas nie słychać? Mnie słabo słychać. Dobra, wiecie co, ja będę musiała mikrofon sobie wziąć i podpinać, widzę. Ale teraz już nie będę w czasie tego. W czasie teraz strumyka już nie będę podpinać, ale dziękuję wam kochani za informację, nieznany, bardzo ci dziękuję za info. Bo to się przyda wszystko, to jutro jak będę to wszystko przestawiać, to będziemy to przestawiać wszystko. Ej, Bruno, ty sobie tak żartujesz, że to przez to, ale według mnie to przez to, bo ja więcej siedzę na Discordzie i czytam tego niż na TikToku. A jak wam się podoba moje wyzwanie teraz, co robię? Mogą być takie obrazki. Czy to jest za jakaś reklama na czacie, na Twitchu? O co chodzi? No, że możesz sobie więcej mieć odtworzeń, jeśli tam wejdziesz w link pewnie i zapłacisz kupę pieniędzy. Ej, to reklama jest. Tak. Aga, banuj to. Dobra, banuję. Zbanowane. To do Inktober bardzo fajnie idzie i nie mogę się doczekać tak? kolejnych, ale też Aga cię podziwiam, bo ja się poddałam po dniu pierwszym. Tak? A ile lat nie zaczęłam? Ja mam już narysowane na następne dni, kiedy jadę do Łodzi, kiedy jadę na PGA, to już mam też przygotowane szkice. Teraz będę malowała, żeby mieć, wiecie, nadpisane te filmy. Ale dzisiejszy mi nie wyszedł. Bardzo jestem z dzisiejszego niezadowolona. Dzisiaj paznokcie mi ciekawie wyszły. Paznokietki ładne, rysunki ładne, ach, wszystko fajnie. Kochani jesteście. Tylko Twitch nieładny, nie? Ale to jest, Aga, myślę, że to jest po prostu dylemat każdego artysty, że im dłużej patrzy na swoją pracę, tym bardziej ma takie, nie no, nie wyszło mi to. A później inni patrzą i mówią, no super wygląda. I tak nie można w to uwierzyć trochę, ale...
No zobaczymy. No, no, ale no mówię, dzisiaj nie jestem zadowolona. Za to jestem zadowolona na to, co wymyśliłam na przyszły poniedziałek, bo musiałam dzisiaj wymyśleć, bo się okazuje, że w przyszły poniedziałek też wystawiamy we Wrocławiu przedstawienie w ramach ćwiczeń. Ciekawe, ile ról wtedy będę grać. Tylko martwi mnie, bo w przyszłym tygodniu będą tylko dwa strumyki przez to Łódź, gdzie muszę wyjechać do Łodzi. Ale za to się spotkał z pewnymi osobami, co mnie bardziej, co mnie najbardziej cieszy. Uważaj na Kanary w tramwajach w Łodzi, że tak powiem, bo oni są bardzo chętni na kaskę. No właśnie dostałam informację od Bruna, ja doczytam sobie, jak tu tam kupić te bilety. Ale ja nie lubię jeździć na gafę, bo... teraz jest coś takiego, że jak kupuje się bilet, przez jak dojadę, to trzeba zeskanować kod QR. I ten kod QR zazwyczaj jest po prostu na szybach, ale tak w niewidocznych dość miejscach, że tak powiem. Aha. No u nas we Wrocławiu jest proste. Jak jedziesz i płacisz autobusie... bardziej tak, bardziej na TikTok, ale ja tutaj zerkam i tutaj. Ogólnie dzisiaj mało czytam w ogóle czatu, coś widzę. We Wrocławiu jest tak, we Wrocławiu w autobusach jest tak, że masz maszynę, gdzie kupujesz bilet kartą i ten bilet na kartę ci się wtentegowuje, twoją płatniczą. Znaczy tu też tak można, na całe szczęście, bo ja bym wtedy się przyjechała też bez biletu, a akurat kanał wtedy był, więc no byłaby niemiła sytuacja, że tak powiem. Ale normalnie można też sobie właśnie kupić ten bilet przypisany do karty, tylko obawiam się, że one nie są we wszystkich jakby jeszcze tramwajach i autobusach u nas. Bo niektóre to są takie zabytkowe, co jak nimi się jeździ, to się o życie w sumie trochę boisz. Nie macie wrażenia, że ta walka jest trochę nie fair? Bo ja tutaj z nim nie dość, że walczę mieczem, to jeszcze mogłam zderzeć coś. W międzyczasie. Nie, co ty gadasz? No. No bardzo mi się podoba, że napisałeś raczej w każdym, bo w niektórych nie ma. No w każdym razie powiem wam, że no, no ciekawie się będzie działo. Tak, będzie się działo coraz. Piątkowego się też nie mogę doczekać strumyka, żeby was zaskoczyć parę razy. Znaczy raz w sumie. Jasne. Jak zasiesz, jak potem będą horrory grane. Ty będziesz krzyczeć, co ja będę miała. Nie, tak. Mnie nie obudzisz. Byś mogła krzyczeć, a ja się nie budzę. No to ładne rzeczy. Chcę otworzyć dzisiaj, Bartłomie, chcę ci się otworzyć ten nowy świat i tam wtedy łączymy się w grupę i zasuwamy. Będzie eksploracja piękna i na Zoomy 11. I na Zuma 11, no tak jest. Dobra, to kogo my teraz tutaj? Dobra, dalej mnie pieluszka wkurza, nawet w tym języku, kochani. Dalej uważam, że powinna być małym smokiem. To jest nasz wujek? Cześć, wujek. Jaki wujek? Nieprawda. Napisane tu jest Uncle Yun. No to Uncle Yun. A to jest nasz kuzyn? Dużo Uncle. O matko, no to nie jest. Liłe, masz dużą rodzinę. To nie dużo Uncle, Aunties. Sare ga kiega wo otta ani desho kikou suru fune ni nosete mototte kita toki ni wa watashi no deban wa sude ni owatte imashita. このことは私も師匠に言えません。きっとお怒りになら。すみません。あなたたちに口を回しても仕方ないですね。私も今はこの状態にいます。いや、にゅうめん、ぴえばち、にゅうせて。にゅうせて、にゅうめん。 Jaki ty, to jest, słuchajcie, to jest japoński dubbing, najbardziej prawilny, jaki być powinien z tego, co się dowiedziałam, nie? Tak jest. O, już wszystkie zrobiliśmy komiszony. Kiedy? Pół skrzynki nie otworzyłam. Tylko się z kimś tutaj, kurde, naparzam co chwilę. O, teraz ich posłuchamy. Jak się robi Arkon Questy, to te końce też się nabijają generalnie, więc to dlatego. Czaj,
Czym głosem on mówi? Jakimś dziankiem z Bluloka. Tego, co chyba Koki mówiła. Tego przystojnego z Bluloka, gdzie wszyscy są przystojni. No może być i tak, ale... A w ogóle nowy odcinek Bluloka pyszny jest. Kto nie oglądał, to polecam. Nowego sezonu. Zrobię przewrót. Zrobię przewrót. Tak. Dobrze. Nie potrafię. Nie ma takiej opcji, żebym publicznie... Już i tak się publicznie kompromituje wystarczająco. Jeszcze mi tego brakuje, żebym zaczęła śpiewać. To już w ogóle wtedy. Każdy komentator wtedy by mnie załatwił. Będziesz rysować, Aga. Mogę rysować, tak jest. Aga, kiedy wyleci rap diss na wszystkich komentatorów pana dokumentu? Ja na to liczę. Nie, ja, wiecie co, ja tak ten, kiedyś pałałam nienawiścią do tego, bo mnie to trochę siadło na głowie, że mnie tam pojechali trochę. Czy tą postać, którą grałam, czy mnie, never mind. A potem doszłam do wniosku. Co się będę przejmować? Jak ktoś żyje z tego, że kogoś hejtuje, to czyj to jest problem? Hejtowanego czy hejtującego? Bardzo zdrowe podejście do życia. Boże, Aga, no. Tekst motywacyjny, ale jak będę płakać, jak ktoś mi powie, że... Jakiś niemiły komentarz. Jeśli ktoś robi mi naprawdę niemiłe komentarze, to znaczy, że ten ktoś ma duży problem. Naprawdę. I to jest... To jest jego problem. Nie można to się do siebie brać. Tego. No, człowiek się niestety musi tego nauczyć. Aga, bądź moim coachem życiowym, proszę. O, nie wiem, czy to byś zniesła, kochanie. Nie wiem, czy byś to zniesła. Ale mogę ci kawkę zrobić i pogadać zawsze. Nie ma problemu. O, fajnie. Mogę korzystać z takich usług. Sono basho e ikeba, shizen no naka ni sokuseki o nokosu. Soshite shizen wa onushira ni tokubetsu na nioi o motarasu no de gozaru. Kochani, ja was bardzo przepraszam, ale ja muszę zobaczyć tę postać z Bluloka. Dzień dobry, jestem. Omg, hejo, welcome back. Ja omg, perfekcyjnie na tak miałam powiedzieć, że kochani, rzucam kolejną skrzyneczkę. Kochani, rzucam kolejną skrzyneczkę. Szalona! Let's super, go! Jesteś. Moi drodzy, a tymczasem zobaczmy to. Zobaczmy to, co mnie najbardziej intryguje, czyli... to chyba nie tutaj. czekajcie, bo to w ogóle czemu tutaj, tak? I tutaj Genshin, tak? No super, jesteś, nie zmieniaj się. Nie mam zamiaru, niestety. Niektórzy powiedzieliby, że to niestety, inni, że stety, więc... Czekajcie, a nie ma na My Anime List tego? Okej, mamy go. Gdzie tutaj jest ta... Gdzie tu jest... voice actor? Nie ma voice actora. Kurde, czyli tutaj trzeba wejść. Behind the voice actors. I wchodzimy i zobaczmy kogo. Zobaczmy w grafice. Zobaczmy tutaj shows. Zobaczmy kogo tutaj mamy. To dużo różnych reklam jest. Ja nie będę tego puszczała na streamie. Ale chcemy zobaczyć tego, który tutaj... No ta! Nagi! Oooo! Uwaga, pokazuję, czekajcie, tylko zamknę tak. Pokażę, żeby tych reklam nie było widać miliona. Będziecie wiedzieć, co kupuję i to będzie problem. Proszę, jest i nagi. Nie, ale jak to problem? Siman. A kupujesz jakieś podejrzane rzeczy, że będzie problem? No właśnie, Aga. Kto wie? No? Kto wie? Nie go na bloka. Nie, bo mi wyskakują mi to, co na tym przeglądam na AliExpressie, a tam dużo standów z różnych mach, które nie są na ten kanał. Rozumiem, dobra. Jak nie działa strumyk? Wygląda na to, że wszystkie działają. Kurde. Nie działa jeden, drugi. Działa wszystko. To był chwilowy, było zwieszenie, ale już. Chwilowy zawias, okej.
Kurde, dajesz, Al, dajesz! Moi kochani, wasze zdrowie, wasze zdrówko. Mel, dziękuję za różyczkę. Dziękuję za serduszka też. Tapujemy, kochani. Moim nowym super kubkiem. 100 tysięcy lajków na TikToku i robię fikołka. No. Też, już powinien zrobić tego fikołka. Milion lajków i wydam swoje wishy na silonem. O Boże, to nie dobijajmy. A o co chodzi, bo nie wiem. Ale nie, to milion, to spokojnie. No bo to baba jakaś wyjdzie, taka jakaś, nie wiem, myśląca, ja że... Ja po nią poluję. Jakaś, nie wiem, kum. No to nie, to takie że... Swoim demo. Ona jest taka... DJ-ka. Ona jest DJ-em. Takie rzeczy na tym kanale? No nie, fajnie. O nie, Wi-Fi Bruna odeszło! Bruno, łapie szybko! No jest oczywiście, jak zawsze muszę mieć jedną tą monetkę tylko. Załamanie. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ty chyba masz jakąś przekleństwo z tych moich skrzyneczek, bo zawsze jak patrzę na później statystyki, to ty dostajesz po jednej monetce. O Boże, też tam jedną. Moi drodzy, mamy nowe memy, przepraszam cię Daga, że nie zauważywszy. Już uwaga, pokazuję, moi drodzy, mamy nowe ten. Masz mój głos. No proszę. I tu kolejny. Cały Discord czekający na nowe memy. Tak jest. To jest to właśnie. To jest my czekamy. To. My czekamy. Tak, no tylko właśnie, że... Daga, dawaj content. Tylko widzisz, a to co ja zły daję content? Ale nie, Boże, ale Dagę. Daga, ja mówię Aga, kurczę, mówię, źle zasłyszałam, no nie. Specjalny źle. Kanał został zrobiony. To już nie. Czekamy. Specjalny kanał jest, widzicie, bo ja dzisiaj w takim szale weszłam, w takim szale ustawiania weszłam, że nie zauważyłam, no. Na zdjęciach tam chyba jest. Taki dla Dagi na memy. Właśnie, Aga, przez te zdjęcia mi przypomniałaś, że ja ci muszę pokazać wcześniej, jakoś tydzień temu. Większość wie, bo widziała tego TikToka na Friends Only, ale chyba ty jeszcze nie widziałeś, więc muszę wysłać zdjęcie. Sekundkę, zaraz będę. Dobrze, poproszę. A co to Friends Only? Co to się tutaj, co tam ten? To jest, no, że no, na TikToku się ty i ta osoba obserwujecie i jest na TikToku. Nie obserwujemy? Będę musiała sprawdzić. Obserwujesz, ale bardzo może też po prostu ci się nie pokazało, bo czasami no, algorytm TikToka jest taki, że nie pokazuje nawet filmiku, więc... No może być tak. No powiem wam, że kurczę, dzisiaj to już nic nie ogarniam. Dobra, słuchajcie, skupmy się na grze, bo ja nigdy nie dojdę do tej wyspy. Tak jak kurczę, będę 3 lata przechodziła Dying Light 1, tak dzisiaj będę przechodziła 100 lat do tej wyspy, zanim dotrzemy, nie? Ale ja jestem załamana nerwowo. Boże, Aga, jaka szkoda, że ty nie grasz w Honkaja Star Raila, bo niedziela w końcu stąpił z niebios i pojawi się w następnej aktualizacji. Boże, jaki on jest piękny. No wiecie co? Mamy pieniądze na niego. Czekaliśmy chyba cały rok na niego. Wiecie co, mam wrażenie, że jakbym jeszcze Honkaja dodała, to już w ogóle nie miałabym czasu na inne gry też, nie? Byłby Honkaj... To tym bardziej. Ogólnie Honkai Star Rail to tam nie ma szkopa. Tak jakby to jest głównie, przynajmniej to jest gameplay, jest taki turn-based. Tam natury masz grę. I tak to cała reszta to jest głównie lore, więc. Gameplay w Honkai Star Railu jest jak... Generalnie Honkaja się szybko da, bo ja... Chyba jak byłam chora, to nabyłam tego, jak byłam chora. Ja się nie odżywam, ja na przykład od początku tej gry sejwowałam na kawkę. No to była kawka. No, to tak jakby, ale bo jak wyszła ta gra, to ja pobrałam i od początku gry sejwowałam na jej pierwszy baner i dostałam ją i jej karcia. Sigma! O tak. Ja w ogóle przegrywam wszystkie 50-50 na tych kartkach. To jest bardzo śmieszne, bo tam jest chyba 75 do 25.
Ale mi ci szkoda. Ale teraz ja mam przynajmniej gwaranta na Lightcon. Dulikiem najlepiej. A widzisz? Tego nie. Potrzebowałam. Dzięki za podpowiedź. Ale on ma mało HP, to go chciałam oszczędzić. Ale dobra, to ja go podleczę. Nie, następnym razem wylądujemy nie. przy jakiejś tej podlecz. Czyli lodowych ogniem jednak. Dobrze wiedzieć. Okej. No, bo ja już kurde. Ja dosłownie żadnego PC nie wygrałam. Nawet na... przegrałam, bo na Cili wyszowałam trochę, żeby sobie nabić pity, bo jej nawet nie chciałam. To przegrałam na Himeko i przestałam. Budowałam Himeko. I potem na karcie kawki przegrałam, bo na kawkę szłem gwaranta, a na karcie kawki przegrałam na pity dosłownie jeden na kartę Himeko. Dziękuję wam bardzo za prezenciki. Kawka, wasze zdrowie, moi kochani. Teraz jak już skończyliśmy walczyć, mogę wypić w końcu. Dziękuję za różyczki i za wszystko. Imię się wywołuje. Dobra, moi drodzy, mamy... Akeron. No i przegrałem. Mamy go, kocham Akeron. Mam E3. Ale kogo E3, co? Wow, zazdroszczę. Uwaga, mamy nowego mema. Uwaga, wszyscy gotowi? Nawet jak nie jesteście gotowi, to i tak dalej. Musimy się Mel dodać na railu. Wszyscy musimy się dodać na railu. Tam jest napisane, bo nie widzę na tym strumyku. Aha. Wyżej, tak dać lepiej, daje większe. Może to być troszeczkę problematyczne. A ktoś tu ma konto na Europie? Nie mam. Masakra. Europa only. Ja dawno nie grałam w Star Raila w sumie, bo ja... jestem aktualnie na walce z Aventurinem i nie mogę tego przejść. O Boże, też nie mogłam, ale jak przeszłam. Dobra, przerzućmy się na tematy. Bardzo mi ułatwiła tą walkę. Przerzućmy się na tematy, które znam troszkę lepiej, bo to nic nie wiem, o czym mówicie. To mów o Genshinie, może się czegoś nauczę. Mgę, proszę. Ale Aga, ty musisz zobaczyć, jak ten Sunday wygląda, więc może on cię przekona w sumie. Bo ja go wysyłałam na tym kanale Genshin Impact. Bo dzisiaj rano była śmieszna w sumie sytuacja, bo japoński kanał Honkai Star Rail wypuścił go tak godzinę wcześniej, niż było planowane. Normalnie sytuacja z Hell Rangerami. No, w sumie. Dobra, weźcie mi jeszcze raz, zapiszcie prywatnej wiadomości, na, żeby mi nie uciekło, na Discordzie w prywatnej wiadomości jeszcze raz nazwę tej gry. Ja się zapoznam i zobaczymy. No. Może to, jakbyś się pochwaliliście tymi rzeczami? I waszymi wyszowaniami, to ty też chcesz się pochwalić, że wygrywam każdy Lightcon na Starrailu. No nawet niż PPT, na jakimś 30. Chciałabym. No i wygrałam PPT na Robin, jakiś PPT 30, a potem na Budhila, na jakimś... Raiden Shogun no ishi ga hanhei sarete iru no de. Jego Lightcon dostałam. Czemu co ruszę, to mi się zamyka ten. O, dobra, pieluszka szybko przyszedł. Jaki jest wasz team w Hokeju? Cokolwiek. Dobra, ja mam okropny team, bo ja... Zara, będę gryzła. To nie kanał na Hokeja! W obu teamach jest Sparkle i Bailu. I albo jest Jingle i Blade, albo Kafka i Himeko. A wiecie, z kim mi się Kafka kojarzy? Z Kaiju numer 8. Takie anime, słuchajcie. No. Kafka i Akeron, Aventurina, Jiaoqiu i Bronię. A Bronia tam jest chwilowo, bo czekam na Sandeya. Ja chyba używam Luxwen, Dr. Reisho. Robin i Jade, tylko potrzebuję gdybyś grała w tą grę wcześniej, to byś dostała darmową pięciogwiazdkową postać takiego ładnego chłopa. Pana. Proszę, on jest hot. Takiego ładnego pana, Dr. Ratio.
Macie wszystkie imaginary mężczyzn? Wszystkich imaginary a mężczyzn są tam, a, to, a wy się dowiedzcie, czy są tam takie linki, że jak ten, że jak klikniesz to i kogoś zaprosisz, to, to dostajesz ten, dostajesz jakiś bonus. Da się. To nad, znaczy, nad tym pomyślcie. Ale da się wypożyczać jakby postacie od innych. Aha. No. Tak. Możesz dobra, nie, dobra. Keron, słuchajcie, to umówmy się tak, jak uda mi się Twitcha opanować w końcu, to potem opanujemy tego Honkaja. Dobra. Jedna z gier, w które gram, spadnie i będziemy w to grać. Zgaduję, że znowu będą mężczyźni only. Of course. No a jak? W sumie to zawsze. Tarielu może być trochę ciężko, bo paliwa bym trzeba mieć. Więc no... Tarielu będzie musiała Aga robić wyjątki. Ale w Genshinie da się grać samym zupami. Dobrze. To, bo baby są najlepszymi supportami, będąc szczera. No, takie ładne... No chyba, że Sunday. Przepraszam, czy my już tak, mamy. Przepraszam, czy już mamy wszystkie imiona w Genshinie wybrane, tak swoją drogą a propos imion? O właśnie. No, zajmijmy się rzeczami tutaj związanymi z grą, a Honkai wejdzie, kiedy będzie Honkai. Co wy na to? Polski Genshin Impact, dobra, tutaj wracałem do bab, proszę baby. Co to za luzery jakieś? Tak, i tak się zmienia temat w sposób mistrzowski. Among Us będzie, mój drogi, od godziny 20 do 21. Także jeśli masz coś do zrobienia, to zapraszam z powrotem o 21. Dobra, to kim będzie... No, Shenhe. Może Mel, masz jakiś pomysł? Shenhe? O matko, to jest dobre pytanie. Muszę nad tym pomyśleć. Dobrze, dodajemy ci do myślenia i idziemy dalej. Do 21. Od 20. Stanisława, jeśli jeszcze nie ma. Jak? Stanisława? Stanisława, jeśli jeszcze nie ma. Ale możliwe, że już było. Nie ma chyba. Chyba nie było. No to dobra, jest. Mi się wydaje, że Miko jest Emilką, ale mówi na siebie zawsze Milka. Milka, to jeszcze świstaka będzie potrzebna. Był tak. Zostały mi tylko te odcinki Saikiego jeszcze, gdzie on tak zasuwa strasznie szybko. Ja nie jestem w stanie nadążyć za tym, jak on szybko mówi. Ale że mówi głosem Lewiego. Ja lubię po angielsku. On mówi głosem Lewiego i Trafalgara, to są moje dwie najukochańsze postacie, to tym bardziej jeszcze podejdę do tego, żeby obejrzeć te dwa odcinki, gdzie już przechodzi sam siebie w zasuwaniu w obcym języku japońskim. Boże, jutro Dying Light, dzisiaj mamy zamianę. Czemu nikt nie ogląda filmików, które puszczam? Nie będę ich robić. To właśnie, ja była pomysłem. I nikt tego nie ogląda, no wiecie co? Ja w ogóle mam skargę. Przepraszam, ja mam skargę, no. bo chciałam się upewnić na Discordzie, na stream schedule, a tam jest, że Dying Light jest dzisiaj. A to nie, bo specjalnie Bruno? Było zmieniane. Bruno tak zapisał? No. O nie. Ej, no jest Dying Light. Także Dying Light jutro, albo z tego tygodnia nie ma. Albo to nie jest z tego tygodnia, to jest z poprzedniego. Bruno. Przepraszam, była zmiana, bo dzisiaj... Wyobraź sobie, że dzisiaj miało być super, hiper ważne losowania i tak zepsuli i nie będzie, nie? Ale będzie jutro. Bruno, Dying Light. Bo było rozpoczęcie roku akademickiego, Tao, musisz to zrozumieć, my już nie chcemy być na tej uczelni. Dying Light, dajcie chwilę dojść do głosu. Dying Light jest jutro od godziny 17 do godziny 19. A potem jest Fortnite. Chyba, że nie będzie ludzi, którzy chcą grać w Fortnite, to będzie Genshin. Taki jest plan. Okay. Chociaż jesteśmy obrażeni na Genshina, więc jutro nie powinno w ogóle być Genshina. Więc zbierzcie się! Ale Aga, jutro będziesz mogła odkryć też nowego bossa. Nie wiem, chyba wtedy będzie waypoint i można będzie jakieś bossy zdobyć za ten waypoint. Ale generalnie... Nie ma, zobaczcie, jest taki, że... Widzicie? Nic pusto. Nie ma na mapie.
jakby expansion w tym stylu, ale za to będziesz mogła odebrać primosy za eksplorację danych terenów w Natlanie. Ale to tylko jutro, czy ogólnie? Nie, ogólnie w tej wersji 5.1. Aha, no to gej. No i co teraz? Boże, a ty nie dostaniesz tych 500 primo za Archon Questa z Natlanem. No właśnie ja mówię, że trzeba było robić tego Archon Questa wcześniej, jak teraz patrzę, bo... No dobra, Lot, trudno już. Jak chyba wczoraj skończyłam. I Mokuki powinno być coś czaskiem. Jak mi się bardzo podobało, czekam na więcej. Bo ja jestem lore playerem. Okej, ja też. Jezus, nareszcie. Ja już widziałam, że tak powiem. Ja muszę wiedzieć, kim są jest ta reszta szóstki tej. Ja widziałam poszczególne spoilery do jednej postaci, która mnie w tej grze interesuje na ten moment, no ale... Nie mówię. Muszę to zobaczyć na własne oczy, bo Jezus Maria. A teraz Agaty się bij z nimi i trzeba zrobić tą Inazumę, bo jeszcze tam trzeba zrobić jednego questa, żeby w ogóle móc ją eksplorować razem, więc... Tak. Jezu, Nikolaj na TikToku. Baneru nie ma, ponieważ dzisiaj jest reset serwera o 12 i dzieje się aktualizacja 5.1 i jutro o 4 rano jest znowu aktualizacja i można wejść i będzie nowy baner. Ale to... Bo oni tu już zapominają, że banery... Ale to nie fair, to tak nie fair, to tak nie fair, że to się... Jest taki on ma głos. No nie mogli zmienić tego wieczorem, tylko o 16. Kto to pomyślał? No to i tak, to jakby zmienili tego banera, to tak się żeby była baba. No ale mogli zmienić dzisiaj o 20 na przykład, to byśmy jeszcze zdążyli coś połyszować. A tak to kupa. No szczerną całą wersję chyba będą baby same. No, tylko... No chyba, że będzie jakiś forster, ale to w drugiej połowie dopiero. No. Teraz życzę każdemu miłej C6 Doriek, co będzie wishować po zielonym. No ja chyba mam. Ja będę po rońkę do Chiori wishować. Ej, bo dopiero ogarnęłam, że ja nie może być Emilka, bo mamy już Emilkę, bo jest Emily. Aha, no to... Do zobaczenia, do zobaczenia. O, dziękuję za obserwację. Witam na moim kanale. A! Kurde, ala mi zabijają. Zabijają mi ala. O, będzie Madagaskar. Dobra. Amelia, ale mówi na siebie Mila. Ej, albo dobre. Milo. Nie wiem, coś w tym stylu bardziej. No ej, moi drodzy, moi kochani, wyślę coś na Genshin Impact, proszę mi odpowiedzieć na to. Dobrze. Ej, Kuki i Mom powinna być coś z ciastkiem. No to ciastka. O. Babeczka. W sumie sernik Kuki Shinobu. Ej. Ej, co ja mam tutaj z... Musi być jakiś lejm. Taki studenta prawa najlepiej. Co ja mam tutaj zrobić? Tutaj. A tu jeszcze z nimi walka? A ty nie powinieneś iść na górę? No nie wiem, a powinnam? Prawdopodobnie. Tak. Aga, ty byłaś na prawie. Ty, jakie jest imię takie bardzo lejm dla studenta prawa? No. Ale kobiece, nie? Kobiece imię. Tak. Mhm. O nie. Nazwijcie ją Poprawka. To jest... Poprawka? To super staty, chcę powiedzieć. Tylko, czy masz 27 tysięcy HP? Muszę sprawdzić. Muszę aż wejść w Kenshin'a. Dobra, czy wszystkie chłopaki jeśli są... Jeśli 27, to bym powiedziała, że tak do 30 chociaż spróbuj do... Bo co on tak... wtedy bije trochę więcej, ale tak to wygląda super. I te staty są bardzo ładne z tym secikiem. Tak myślę, wow. Że chyba muszę chłopaków wziąć i wyleczyć. Czekaj, czemu ty masz tak mało tego tutaj?
Jeszcze zapomniałam o tym. Dobra, gdzie my musimy dojść w ogóle? Aż tam wysoko, tam na górę? Kochani, jak nazywamy Nilą? Nikolajek nie ma. Natalia. Chwilę, ja muszę zobaczyć sobie, kto tam był. To jest Krysia Śledź. Śledź, był śledziem. Rozaria, poważna kobieta. Nie wiem czemu, ale dla mnie to Zosia pasuje. Dla Nilą? Jest... Noel, ona jest Nikola przez K. W sensie, o co to chodzi? O co to chodzi? No to Nikola przez K. O czym pisze? Możecie mi powiedzieć, już o co sprawdzam. To chodzi? O co to chodzi? Na... Czekaj, bo sobie wyłączyłam sobie, ale nikt nie pisze nic na Twitchu. Nie rozumiem. A na TikToku? Nie rozumiem. Ja też nie rozumiem, ale że Aga ma top 1K na świecie nie. Na Akaszy? O to chodzi? Co za... Ja teraz w sumie nie rozumiem, szczerze mówiąc. Nie no, wątpię, że ma to jeden Kaję, bo jest sporo osób, którzy budują Kaję, nie? No właśnie, bardzo dużo o co, jest. O co tu chodzi? Continue pursuit. No dobrze, tylko gdzie mam wyjść, kogo mam gonić? Gdzie w tym kółku, jak tu nikogo nie ma? Ja... No nie, jakie mam zrobić? Ale bo to, nie wiem, czy to właśnie nie jest na dole, bo tak jakby jesteś w tym kółku, ale ci pokazuje, że... No właśnie, pokazuje ten, metry, nadal no. Metry. Tylko pytanie, jak bardzo na dole? Widzę, że na bardzo, dole. Bardzo, bardzo na dole. Dobra, i tu jesteśmy. Czyli co, tutaj zabijamy wszystko, co żyje i zobaczymy, czy nam uzna, tak? Jednym słowem. Halo, czemu mi TikTok nie działa live na komputerze? Dobra, Nilo. Jak tam zwany Nilo, jak już jest Nikola? No to Nikola przez K! Mamy Nikola. Natalia. Nikola. No dobra, to nie wiem. Bo jeśli jest Nahida, od razu, to nie wiem. A nie, to Natalia dla Nahidy zostawmy. No to... To Nilo to będzie Nikola przez K. Dobra. Faruzan. Frania. Dosłownie miałam to samo powiedzieć, że Frania. Frania. Ona jeszcze pamięta tą... Franię, tylko tą pralkę. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywało, ale to była pralka taka, Frania. Pralka Frania. No to się dokładnie. Tak... To się dokładnie tak nazywało, jak to powiedziałaś. To jeszcze dobrze pamiętam opowieść z czasów PRL-u. Dobra, kochani. Jao. Janina. A nie, Janina już nie... Siemano. Janina. Justyna. Czy on mógłby do nas dołączyć do drużyny? Ja bym chciała, żeby on dołączył do nas do drużyny. Jolanta. Albo Ibur. 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 No to Ibur. Moi kochani, jakbyście nie wiedzieli, co się w tej chwili dzieje na Discordzie, to w czasie ostatniego streamu zostały wymyślone polskie imiona dla wszystkich chłopaków w Genshinie. Aktualnie jest skończona lista dziewczyn, także jeśli ktoś ma jakieś propozycje, to dawajcie. Tak to właśnie jest. Tak. Ale na dziewczyn zbieramy takie wszystkie, bo... No co, Ibur Jojo. To jest Ibur, to jest nazwa firmy. Ej, Jojo Siwa. O Boże, tak! Jojo Siwa, Ibur? Ibur. Ibur. To jest Ibur. Piękne, Sigma imię po prostu. Sigma. Kirara. Tak. Boże, tylko jedzenie dla kotów. Felix! Supreme! Whiskas! Whiskas! Jak się pisze Whiskas?
Jutro ma być napis chyba, nie? Jutro ma być update gry. Wiska o 4 w nocy jest update 5.1. O 4 w nocy z dzisiaj na jutro, czy z jutra na pojutrze? Znaczy z dzisiaj na jutro. Dzisiaj na jutro. Ale baner już zabrali, nie? Drugi facet, który mi umknął. Jakiś taki ładny klasy imię, bo to jest klasy kobieta. Dokładnie. A Bruno niech ktoś wymyśli. Bruno? Ale Bruno chyba poszedł Bruno gdzieś na razie. Bruno chwilowo odpoczywa, bo był u lekarza, wie. Chwilowo odpoczywa. Aha, dobrze. No proszę, jeszcze trzy osoby dzisiaj. No takie... Ja też prawie, o, ja mam za to śmieszną historię dla ciebie, Aga. Ja prawie dzisiaj, nie wylądowałam tylko na serze, dlatego że nie chce mi się tam iść, ale skręciłam sobie kostkę, generalnie rzecz biorąc. O Boże. Czekajcie, muszę przetrawić informację. Nie chce mi się iść, ale mnie boli kostka, tak? Ale nie chce mi się iść do lekarza, tak? No wiesz co? Nie chce mi się iść do lekarza. Ja cię kręcę! O! Mel? Idź do lekarza. Kobieto! Ja kupiłam sobie jakąś maść. Na obrzęki, ale... Ona Trzeba się leczyć, Mel. Idź do lekarza. Ale zobaczcie, jakie to jest niesprawiedliwe. Kurde, że musimy z takim fajnym ziomeczkiem walczyć, no. A bo ty w tym momencie wpłyniesz, a to ja dobrze wiem, gdzie jestem, bo to robiłam niedawno. Smutno mi. Już niedługo będzie, w sumie. Dobra. Jakie jest klasy imię dla klasy kobiety o imieniu Namio? Seishi no hazama ni ochiri. Zenryoku o tsukusou tomo. Kami no me no kobieta. Seisha wa kigakatta. No już jedną poważną kobietę, nie wiem czy. No właśnie, dlatego lecimy szybko na ten nowy region, żeby się w końcu pojawił. Seisha wa betsu ni kamawane. Iya, sonna wake nai daro. Ja chcę, żeby on przystąpił do naszej drużyny, ten on. Przystąp do drużyny naszej, proszę. A czemu nie? Fajny ziomek, ma kucyk. Jakby miał ucho przebite, to już w ogóle po zawodach. Powiem wam, moi drodzy i moje drogie, że zainstalowanie japońskiego dubbingu to był najlepszy pomysł ever. Ja proponuję na Nawie Nazaria. Poczytam teraz trochę opis, główne cechy charakteru i numer logiczna siódemka jest romantyczna, typowa dla liczby imienia 7. Jest wiara w cuda, które siódemcy często się zdarzają. I liczba imienia Nazaria wynosi 7, więc to jest moja propozycja. Możecie ewentualnie ją nazwać siódemka po prostu. No wiecie, w Dragon Ballu była dziewczyna, która miała na imię 17 i 18. To znaczy było rodzeństwo 17 i 18. I nie zmienili imion. Czemu? A, bardzo dziękuję za obserwację. Leszewyrus sugeruje Czesia. Dobra. Czesia Chevrolet. Dobra. Naruhodo. それについては、ある個人の話を信じる。彼は拙者の親友で、ちょっと待って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 、ちょっと待
もない。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れると言った。その後、メガリレーが何の前触れもなく下された。人々の願望は永遠を構築する河原となり果てた。そして拙者が放浪をしていた時、彼がメガリレーの執行者に御前試合を申し込んだと聞いた。御前試合は厳粛で残酷なもの。敗者は神罰を受け、勝者は天気を勝ち取る。
彼は自分こそが立ち上がるべき人間だと思ったのであろう。それに無双の人たちに相対するのが彼の願いでもあった。しかし拙者が天使閣に着いた頃、すでに御前試合は終わっていた。ただ神罰が下り、彼の刀が地面へと落ちる音が響いた。それが彼の見たかった光であったのであろう。最後の瞬間、彼はどのような顔をしていたのだろうか、想像する間もなかったでござる。拙者は光が失せゆく神の目を奪い、そこから逃げた。拙者に理解できたのは、彼の熱き願いを氷のように冷たき心臓へとはめ込むべきではないということのみ。だが拙者がやってきた。おー、maleństwo nasze! Jest kogo utulić teraz, biednego, no! No! Ja muszę się zapytać, Daga, czy się wkurzysz na mnie, jak ja zrobię memaraz? Nie, tak, nie możemy zbierać kolusów, bo to nie można robić małów, bo Daga, nie można robić nie zadań, bo koki. Każdy tu ma swoje funkcje, moi drodzy, i to jest dobre. A co znaczy to, co Daga tak napisała? Nie wiem. Że dis poleci chyba. Ale co to znaczy? A wytłumaczcie mi, o co chodzi z tym. Wiecie, co? Distrak, że kogoś no, disuje. Obraża. Obraża jakimś rapie właśnie. Aha, czyli to znaczy dis, to znaczy obrażanie, tak? Tak. Aha. Najkrócej, no. W skrócie, dobra. Nie wiem, jał. Spoko, do zobaczenia, nieznane. Tylko pamiętaj, bo gramy dzisiaj w tego. Gramy dzisiaj, kurde, w... Among Us. A co z tym, co moi drodzy? Miał być w tym tygodniu? Co ja mam teraz? Co, usłucham jeszcze raz? Co z tym, Fall Guys? Który w tym tygodniu miał być? Miał być w tym tygodniu, ale wypada akurat, będzie w przyszłym, bo w tym tygodniu już nie miałam kiedy, a że tam parę osób chce zagrać, które jeszcze ma problemy z zainstalowaniem tego, to mówię, dam im jeszcze tydzień. Tak se pomyślawszy. Spotko. Także wzięłam Among Us, bo w Among Us też się dobrze bawimy, nie? Oczywiście, że tak. Dopóki się zawsze dobrze bawimy, albo na twoich streamach. No to mnie cieszy, to mnie cieszy. Muszę się tu podrapać. Ciebie się nie da nie fajnie bawić. Tu super jest. Ładnie. No to się cieszę. Tu my jesteśmy na przykład też. Wasza zasługa tylko to jest, kochani. Czekajcie, bo ja coś pomyrkałam. Żeby to zrobić, muszę zrobić to. Dobrze, idę, dobrze. Nic nie popyrtałam, jest git. Jezu, ale to latanie jest takie powolne. O! Ale miejscuwa, kurde. Nie pogadasz. Dobra, gdzie my tu mamy iść? Nie wiem, jak się twój czytanik, ale ta osoba to napisała właśnie na czacie na TikToku. Wiemy. Aga, nie wiem, czy ty wiesz za to. Ororo. Naprawdę? Naprawdę ma być nowy? Uhuhu. Kurde, zbieramy gwiazdki. Jak ma być nowy czterogwiazdkowy, ja go muszę mieć. Tylko on jest chyba czterogwiazdkowy, jeśli dobrze pamiętam. Ale słoneczko, mnie nie szkodzi to. On może być nawet jednogwiazdkowy i tak go przygarnę. Znaczy, bardziej się boję, że będzie na banerze z dwoma babami znowu, a ty masz teraz gwaranta, więc może być nieciekawie później. No trudno, no trzeba. Przejdziemy tego gwaranta, będzie następny, ale ważne, żeby zdobyć ziomalka. Bo już przy... Dwóch już straciłam, trzeciego nie przeżyję. Nie przeżyję, słowo daję. Potrzebuję koniecznie jakiegoś wylosować, bo... Dużo ludzi nie lubi Orozona przez jego design. Szczerze mi nie podpada za bardzo. Jestem jedną z tych osób.
Daga, czy ja mogę wysłać mema na kanał Sejmimy Mami, czy mnie obrazisz? Czy się obrazisz na mnie, jeżeli zabiorę ci pracę na ten jeden raz? To wyślij mi, a ja pokażę na strumyku i Daga zdecyduje. Dobra. Czekajcie chwilę, bo muszę odkryć nową krainę, a nie mogę tam dotrzeć, bo mnie rozprasza milion rzeczy dzisiaj. Już się koncentruję. Uwaga, będzie mem. Mojego autorstwa tym razem. Tak jest. Tym razem innego autorstwa, moi drodzy. O, smuteczek! Może mam... Co z tym makijażem? Ujdzie taki? Może światło powinnam zmienić? O, nie mogę patrzeć. Wolę tak, wolę tę twarz patrzeć, ale baner, ale ten dobry. No, moi drodzy, muzyczka w tle. Czy to jest ta najbogatsza na świecie? Ziomalka? Dobra, Daga, daj na twój kanał. Jak mam pozwolenie, to spoko. Haha, widzisz? Soka. 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 Hihi. Dobra, kończcie te rozmowy, idźmy na przygodę, bo w życiu nie odkryjemy tego nowego lądu. Tak, 3 godziny później, moi kochani. 5 godzin później. No męczę, bo tą Inazumę 11 musimy ten wziąć i odkryć w końcu. Jedziemy grać w piłkę na wyspy. Nożną. Dzień dobry. Hello. A ten pan kiedy do nas dołączy? A on też jest A co, fajny? No, bardzo. Jego tam przygarnęła po prostu bez pytania. On jest jedną z dwóch postaci. On jest jedną z dwóch postaci, która jeśli będzie na banerze, zastanowię się, czy nie wydać realnych pieniędzy. On jest jedną z dwóch takich postaci. A potem Aga mówi, że nie ma faworytów. Będę go kochać jak całą resztę, ale wydam kasę, żeby mieć. No zobaczcie, jakie ma fajne okularki, tu ma fajne we włoskach takie te i tu ma wężolka takiego, no. I głos też mi skądś znajomy. Patrzymy, jakie on ma. Mogę ci poszukać, co tam jest. Jakbyś mogła, to będę wdzięczna. Do itashimashite. Okej. Czy już nam się odblokował ten kwestior? Gdzie są te kurde liście? Dalej tutaj. Dalej tu męczymy tego kwestiora. To lecimy magiczną ścieżką Hogwardową, moi drodzy. Kto grał w Hogwarts Legacy, to wiesz, tam też taka właśnie ścieżka, dlatego ją tak nazywam. Witam, powróciłam po krótkiej przerwie. Siemanko! Ale witam z powrotem. Kurde, ja sobie wyłączyłam Discorda i... Okej, teraz już jest git. Co to za wykrzykniki? Mogę je wziąć i mieć te zadania na zaś? Chyba nie mogę jednak. Co się stało? Dlaczego my jesteśmy... Nie możesz, ale nie wiem, czy one później mogą czegoś nie blokować. Aha, okej. Okay. To kiedyś wolnej chwili. Czy my z Sielem jesteśmy cały czas? Od kiedy? W liczu! Jin Ichimaru w Bleach. Bajżu grał. A, proszę. Na przykład... Patrz.
A to nie jest nasz Ciel, tylko to jest obcy Ciel tutaj. Co to za obcy Ciel jest tutaj? No bo to nie jesteśmy my, tylko tam jesteśmy my, a tu jest Ciel, w sensie nie my. Nie nasz Ciel to jest. Bardziej zamotać nie mogłam, nie? Moi kochani, wasze zdrówko. Masaka, kio. Kimi tachi ga kuru to wa omowanakatta yo. Doushita no? Yukaki. Meika fujou ishi ni. Narudo. Blue Exorcist jeszcze Renzo Shima był. A który to jest? Masaka. Jak wygląda tak z twarzy? Jitsu o yuto. Hyun shoukai ni wa. Poczekaj. To ja muszę go wygooglać teraz. Tadashi. No te questy, dużo tych questów, ale przynajmniej się coś dzieje, ja tylko strasznie dużo gadają w czasie tych questów, mnie to męczy okrutnie. Oj, Aga, ja mam ma takie różne głosy. Oj, oj, współczuję tej osobie, co robi teraz Aranary. Bo sam quest jest fajny, ale jeśli musiałabym znowu siedzieć 8 godzin i robić go, to bym wolała nie robić go wcale. 8 godzin? My będziemy robić, prędzej czy później. Słucham. Ten Renzo Shima ma takie różowe włosy i jest, on jest zapisany jako supporting protagonist i ma takie różowe włosy takie. Takie krótkie takie. Nie wiem, nie oglądałam tego jeszcze, mam dwie mangi kupione. Muszę A teraz ogarnąć. Się zaczął się kolejny sezon Blue Exorcisty. To se przypomnę, w sensie, muszę obejrzeć jeszcze raz. Iwu, ja ci powiem, że niestety nie mam pojęcia, co to są, ale cały czas ci współczuję, więc powodzenia, słońce. No to tak jakby, jak sobie wyszukasz, ile to czasu zajmuje, to takie 12 godzin. 12 godzin. O, to będzie bardzo długi live. Wtedy jak zabierzemy się za tego questa. O mój Boże. On jeszcze bajżu, bo jeszcze był tego Johanna w Vanitasie. O mój Boże. A Vanitas przede mną jest dopiero. Kurde, w końcu muszę go obejrzeć. A to obejrzyj. Ja mam wszystkie mangi kupione. Ja uwielbiam Vanitasa. Pięknoe i Vanitas się w końcu pocałują. Proszę. Proszę mnie bez spoilerów tutaj. Pewnie bym... Oni nie będą kanonem raczej. A, no to wiadomo. To jest tylko mój ship, dobrze? Ja pragnę, żeby oni byli razem. Ja z tego, co widziałam TikToki, to nie jesteś jedyną osobą, która pewnie by to chciała. Oczywiście, że nie jestem. To jest chyba najpopularniejszy ship razem z Domi Janę. Takie dwie baby tam jeszcze. Tylko, że trochę nie wyszło. I Bue, to się cieszę, że ci ten, no to dobrze, to razem robimy questy, spróbujemy przez to przejść razem, wszyscy. Wszyscy robią questy. O nie, a ona co nas, gdzie nas tam? Matko, ale ktoś ma nick okazu szysze. A w ogóle, kochani, bo ja sobie uświadomiłam właśnie, że jak ja mam nowe konto, nie. No. Ja też będę musiała zrobić Aranara Questa znowu. Czekajcie, który ja mam ar? 45 ar, moi drodzy. Nie jest najgorzej jak od kwietnia, nie? Prawda, prawda, prawda? Jakby kocham Aranara Quest, jakby cały czas z tym związany, ale samo robienie tego questa. Ja tego nigdy nie czytam, ja tego nigdy nie przeczytam i ja nie mam zamiaru, bo to jest okropne. Ja tylko i wyłącznie dla okruszków dosłownie tego, że tam była ta Silverdara. To mnie zaboli, jak tam wejdę, nie? True. Ale robienie tego questa jest tak nudne. Tego będziemy plotkować i robić tego questa razem. W sensie ty u siebie, ja u siebie i będziemy lecieć z tym. Co ty na to? Wiesz, jak ja go mam zrobionego w momencie, kiedy numeru wyszło, bo to tego patrzył. Ja go zrobiłam od razu tego samego dnia, kiedy to wyszło. Ja go robiłam
Ogólnie przez całego patcha mniej więcej tumeru. No i teraz trzeba znowu zrobić. A to ja na przykład jak wychodziło sumeru, to najpierw zrobiłam właśnie te aranary i dopiero później zrobiłam Arkham Questa właściwego. O nie! Co się stało? Zmieniło nas w kobite! Jakim cudem? Ja się... Co to za porządki jakieś? Ja się pytam grzecznie. Kto śmiał? To chce Shenhe. Co ja mam tutaj? Jak ja mam tam dotrzeć? Mam wejść w tę mgłę? Shenhe przez 500 lat nie miała. Na tą mgłę możesz wejść. Możesz sobie stać na nią. Jesus. Nie bardzo śmieszny na przykład fakt, że od ostatniego rerunu Shenhe Ihoyo wydało dwie nowe... No. No rerun Shenhe mogli zrobić już dawno temu, ale nie zrobili. I zrobili nowe postaci, i zrobili rerun'y tych nowych postaci. Ale na przykład Ryzy, którego w ogóle nie było jeszcze. No, on jeszcze nie miał rerun'a żadnego. Urina chyba miała dwa rerun'y, jeśli dobrze pamiętam? Czy jeden? No i co z tym zrobić trzeba? Co tu mam zrobić z tym? Ktoś wie? Masz nam iść, gdzie cię prowadzą te strzałki złote. No ale to jestem przy takiej jednej strzałce. Nie wiem, co tu mam... Taki kamyczek? Taki kamyczek musisz chyba znaleźć i ten kamyczek wziąć i dać kamyczek. Aha! Chyba. No właśnie ten. Muszę wziąć specjalistę od kamyczków. No i gdzie ten kamyczek spadł był? Już go mam. Masz go już, bo on się tak koło ciebie kręci. Miał jakaś walka chyba. Straszne opóźnienie jest na live. Dołączać będziemy mogli, jak skończy się quest. Witamy. Witamy, Tao. Hej. To u ciebie, Tao. Zjadam rosół. I czuję się lepiej. Dobry był rosół, Tao? Tak. Rosół ma healingu. I mnie leczy. No to super, Tao. Czuję się, jakby to był jakiś wywiad przeprowadzany, nie macie wrażenia? Dobrze. A co u ciebie, Yashiro? A, dobrze, jem sobie gigantyczną piankę z tajgerka. O, zazdroszczę, że masz tajgerka w pobliżu, Yashiro. No, u mnie jest sporo tajgerków w pobliżu, bo jestem w Irlandii, Tao. O, to fajnie, bo... U mnie nie ma. A ja nawet nie wiedziałam, że tajgerki są w Polsce. To. A co to za tajgerki? No, takie magiczne, fajne... Flying tiger. Aha! A to są u nas. Jest. Całkiem sporo ich jest. Na przykład... Żeby nie było, mam z tego sklepu taką gumkę. O, popatrz. Widzisz? Taką gumeczkę malutką mam stamtąd. Ale fajna gumka, Aga. Nie? Dziękuję, no, Yashiro. Bardzo fajna, Aga. Ach, dziękuję, Tao. Dziękuję, Yashiro. Co tu się dzieje, kurde? U mnie najbliższy sklep to Achelon. Albo taki, który działa w godzinach od 7 do 14, więc nigdy nie byłam w środku tego sklepu. Kropka. Bardzo mi jest mi przykro z tego powodu, przecinek Tao, kropka. Zaraz będziemy czytać było już puzyno. Było już puzyno, siedziałam Było już puzyno, siedziałam przy komputerze.
A to wszystko do zobaczenia, moi drodzy, na YouTubie będzie. O, to... Gadasz. To nieprawda. Uważaj na siebie, uważaj na siebie. Bo jak już ciemno jest, to trzeba uważać, jak się wychodzi. Kurde, nie ta postać. To życzę ci miłego spożywania z panami, Olga. Chyba to jest Somon. Somon, czy ty idziesz na... Czy ty masz wierzmowanie? Znak zapytania. Znak zapytania. Bo bardzo możliwe, iż Somon może mieć wierzmowanie i spotkanie przygotowujące do niego. Kropka, przecinek, wykrzyknik. Somon właśnie pisze, że tak, dying emoji, kropka. Boże, czuję ci, Somon, takiego eventu, bo ja też miałam i mam wywalone. Essa! Wykrzyknik, wykrzyknik! Słonia! Essa! A ja nie miałam w ogóle. Essy, emotka Essy, emotka Essy, emotka Essy. Kurde! Ja coś takiego jak emotka Essy. Nie mam jakiegokolwiek przygotowania. A kurde, nie to! A nie to nacisnąłem, co trzeba! Się zdekoncentrowałam! Ty krzyczysz mi do uszu! Proszę, przestań! O, przepraszam! Generalnie... O, źle weszłam, no. Czy my Agi znowu nie pilnujemy przypadkiem byłym questem? No właśnie, Agi, wiesz, że to jest story quest, a nie faktyczny quest. Wydaje mi się, że to jest Shenhe story quest. Ale... Ale... Słuchajcie, żeby zrobić ten otyn, to muszę zrobić ten tutaj, to coś. Aha. O, okej, okay, to... No, tylko nacisnęła mnie to... Nie to, co trzeba nacisnąwszy, kurde. Aga, kropka. Kom. No, albo pl. Te? Ej, to oni teraz zmienili, że do Inazu... ...Ark of Quest z odbudowaniem Jade Chamber? Wcześniej nie trzeba było. Więc jestem w ciężkim szoku. Nie, właśnie, ja ogólnie właśnie też. Nie. Kochani, ogólnie to ja robiłam tego questa przed chwilą. Przecinek. Nie trzeba tego robić, no chyba, że już się zacznie, kropka. Ale to możliwe dlatego, że zaczęliśmy go troszeczkę wcześniej. No, trochę bardzo możliwe, że to dlatego, kropka. Smutna emotka. Bo Olga z Krzykiem zaczęła tego questa i teraz nam się wydłuża. Aga, proszę, skipuj to coś, bo... Skipuję, skipuję. Aga smutna jest chyba. No i wszystko, mowa. Słucham na... rozmowy ogólne na Discordzie, na czacie grupowym Trebny Skorpion 3.0. A, widzę. Piękna emotka S. Dziękuję za podzielenie się. Nie ma sprawy, Nel. Uśmieszek. Świetnie, Tao. Ta emotka Esty jest wspaniała. Cieszę się, że podzieliłaś się z nią nami. Co? Panele będą generalnie od 5 rano, więc no... Można wstać rano i po prostu załuszczować. Jezus Maria. Jak ja muszę iść do szkoła. Bardzo ja nie lubić to miejsce. Kropka przecinek. A ja... Tao, ja muszę ty zatęsknisz za szkołą, jak dostaniesz się na studia. Ja już tęsknię za podstawówka. Ja chcę być tam, chociaż jeszcze jeden.
Smutna minka. Ja muszę się przyznać. Ja muszę się przyznać, że ja lubię chodzić do szkoły, iż ponieważ widzę jedną pewną osobę tam codziennie. O, bardzo fajnie. Czy to ta sama osoba, która była na stream wcześniej i się witała? Dokładnie tak. O, to my też lubimy tę osobę. My Jezus też bardzo Maria, lubimy tą osobę. Wykrzyknik. Mam zastępstwo na WF-ie. Będę płakać. Dostanę jedynie. Na matematykę? Na WF. Jezu, przykro mi. I co będziesz? Matematyka też płakała. Bo ja akurat mam z fajną panią. Jak będziesz leciała. No, przełącz się! Mi się wydaje, że Aga powinna zagrać Undertale. Zgadzam się z twoją opinią. Ale w co? Bardzo bazowa Sigma. Mi się wydaje, że powinna zacząć od zabijania każdej osoby, którą widzi. Ja nie wiem o co? Czekuj się. Czym ważnym nie gadamy. Aga powinna zagrać w Omori, bo dokładnie to fajna gra. Aga będzie bardzo zadowolona zakończeniem i wyjdzie z tej gry uśmiechem. Moje propozycje szczególnie gier na tym kanał propozycja gier. Szczególnie ta propozycja tym jest chyba na tym serwerze, albo nie. Jest. Jest. Undertale. Trochę. Prosimy w takim razie pisać. Już się robi. O matko jedyna, co to jest za potwór? Czego on chce? Aha. Nie wiem, czy dobrze napisałam, ale... Dobrze napisałaś tą oto grę o nazwie Deltarune, albo tak jak inni ludzie się o nim wypowiadają, Deltarune, Deltarune. Deltarune. Po polsku trzeba, wiesz. Polski pronunciation. Czym kogo pokonać? Undertale. Kim pokonać tego potwora? Diluk. Gaja. Tylko jakbyś już miała grać w jedną z tych gier, to proszę cię o najpierw zagranie w Undertale, pomimo że Undertale jest płatne, a Deltarune nie, ale Deltarune jest po... powinnaś zagrać w to po Undertale. A jak dużo płatne jest to Undertale? Znak zapytania. Ja to kupiłam... Kosztuje na Steamie, co nie? Ile? Jeszcze raz, ile kosztuje? Ja to nie pamiętam, ale... Ja to mówisz, kupiłam na PS Store na przecenie z 40 zł na 20. Wow, a to możliwe, bardzo? Nie wiem, nie dobra. Pamiętam tych cen ze Steama, szczerze mówiąc. Muszę pogotować chłopakom trochę jedzenia, widzę. Ja też kupiłam Phoenix Wright Ace Attorney na PS Store na przecenie z 200 iluś złotych na 43. Wow. Omgy, Yashiro, ja też wtedy kupiłam na tej promocji tą samą grę, albo bardziej tą samą trylogię. Boże, ale macie... Nie, sorry, mi tą grę ktoś kupił. Ktoś, z kim już nie mam kontaktu. Nieźle. Ja teraz czekam jeszcze na dobrą ofertę na tym. Jak miał ten Apollo Justice? Tak.
Tak, ja też właśnie chcę kupić Apollo Justice, ale na razie na tą chwilę ważniejsze rzeczy na wydawanie pieniędzy. Genshin Impact! Na przykład Aga. No też właśnie, dokładnie. Ja muszę jeszcze żyć życiem biednego studenta. Dzisiaj poszłam kupić zakupy i kosztowało mi to 300 zł i ja się pytam za co, za kilka produktów żywieniowych? 300 zł? To jest chore. O mój Boże, ta inflacja przekroczyła inflację, więc co ja? Jest inflacja inflacji. Co ja, gdzie ja tu mam inflacja iść? Inflacja do potęgi. O, najgorzej! Jest inflacja do potęgi. O, skrzynka! Musisz popychać te... klocki. Uśmieszek. Inflacja przekroczyła inflację. Inflacja do potęgi inflacji. Prawda. Inflacja dostała inflacji, nie wierzę. Wow, brawo, Aga. Znałam się, że brawo może się... być aż tak źle. Czy uzupełniliście wszystkie imiona Polski i Genshin Impact u kobieta? Nie. Zaczęły się inne tematy i nigdy tego nie dokończyliśmy. To proszę wrócić do tego i skończyć, bo tak, kropka. Aktualnie postacią jest Florinda. Szaszłyk. Jak? Szaszłyk. Dobra. Dasz. Moja propozycja to kanar. Może być. Technicznie to jest. To może to kanar? To będzie kanar. Kanar szaszłyk. O nie. Jasnak szaszłyk. O mój Boże, szaszłykowy kanar. To jest jej stage name. Mocny. Gewinne. Tak winne. I gewinne. Winne jest to Sigę, co ja mogę powiedzieć. O, i to jest Sigma. Imię. Winne jest to Sigma. Sigma, nazwijmy ją Sigma po prostu. Może być. Ha, ha, ha. Winna Sigma. Okay. Ciekawe, co zrobiła ta Sigma, żeby być winna. No długo jeszcze, długo! O Boże, można ją nazwać Sigma Juliusz Słowacki, bo jeśli dobrze pamiętam, to Juliusz Słowacki, nie wiem, aktor, co się nazywał Sigma. Dobra. Może być. Jezus, nie Juliusz Słowacki, Boże, Julian Tuwim. To Tuwim. Muszę to zobaczyć. Dobra, dajmy tak, jakieś było... czyli... takie coś, nie? Sigma. Czyli Sigma z BSD to jest tak naprawdę Juliusz Słowacki? Julian Tuwim. Julian Tuwim. No to Julian Tuwim. I tak, tak, to on. To on, dokładnie. Mówię ci. To jest moja teoria. To jest kanon. Zwłaszcza, że on ma piękny bierształ. Ja ci mogę go później podesłać. Mi też możesz, jak chcesz. A ogólnie to została nam ostatnia porta. Czyli Kachina. Powiedziałabym coś, ale nie mogę tego... Czekaj. Kasia. Ale Kasia chyba jest. Jest Kasia. Katarzyna już jest, bo to Katarzyna z Adventure. No to honorowa Kaśka to jest, nie? Nie no, mi będzie drill. Ale to my musimy być polskie. My może być wiertłem. No to wiertło, Moc. Wiertło. Energia. Więc mamy... Aha, nie zapisaliście ci, co robiliśmy wcześniej. Nie. Cheverus, jak miała Cheverus? O Jezu. Kurde, muszę iść, naprawdę muszę iść pogotować, słuchajcie, bo powiem wam. Tak. Po tej misja gotowanie, słuchajcie, bo kończą mnie się te, żeby ratować chłopaków.
To na zapisie na live się zobaczy. Jakie było klasy imię klasy kobiet? O Boże, bo Nawia miała to śmieszne, co ty dawałam. O Boże. Miał to była też siła. Suman. Też to siła. To jest polskie imię, Boże, że siła jest. Niestety. Ona jest Polką kanał. Prawda. Ja byłam... testem. Kiekak ga kawatta. DNA. Mino i Kirary i Navi, nie pamiętam. Ten, Navia to była Nazaria. Nilo to była Nicola, ale K. A no tak. A na kiedy to była Natalia? Natalia, no. Tak, no. I kto jeszcze? Nazaria? Tak, to Navia. I Kirara. Kirara? Whiskas. No tak! Chyba nie przejdziemy tego. Kochani, Genshin Impact Polska zrobione. Jej! Wykrzyknik. Emotka śmiechu. Emotka Escy. Właśnie. Emotka Escy. Teraz za każdym razem, jak będzie nowy baner, trzeba wymyślić nowe imię. To wymyślmy. No nie wierzę w to! Ja pierdzielę, przeżyjemy, to jak nic. Kurde, szkoda, że już DJ Gulasz jest użyty, to byśmy jej dali DJ Gulasz. Haha. Na kogo użyliśmy DJ Gulasz? Na jak ktoś to podesłała mi bardzo śmieszny i relatywny wiersz. Ja ma polecam. Okej. Zobaczyłam wypuszczone zdanie. I podoba mi się już ten wiersz. To jest tak naprawdę prawdziwy ability symbol. Ja wam... Trochę długie, ale... Przeczytałam to, co jest na górze i jest wspaniały. Jeszcze nie przeczytałam dalej, ale wiersz jest wspaniały. Serduszko. Zakochałam się. Ja się do tego prawie wiersz odniosłam na maturze. Myślę, że też to zrobię. No świetny raz, jeszcze kamień na nas spadnie. Ja cię kręcę. Ale to jest bardzo dobry wiersz, którym autor walczy z poglądami, które są prezentowane przez stereotypy i karykatury Polaków, których widzi w tym wierszu. Mam gdzieś zeszyt z rozszerzonego. Ja muszę powiedzieć, że ja na chwilę się wyciszam, ale będę was słuchać. Dobrze. Czy to będzie krzyneczka? Uuu, krzyneczka! Aga, czy cieszysz się z tego, że udało nam się skończyć listę Polski Genshin? Kurde, mega się cieszę, że to mamy zrobione. To teraz oby update'y fajne były, nie? O Boże, ja chcę tylko powiedzieć, że otworzyłam zeszyt z rozszerzonego polskiego i mi wypadł plakat Bungo Stray Dogs Beast. Bungo Stray Dogs? Oh my god, to mam Beast. Nieźle. Mam wszystkie. Ja muszę go poprawić w antyramę jakąś ładną. Patrz, gdyby nie strumyk, to byś nie otworzyła, co? Tego zeszytu i by nie było wiadomo. No ładne rzeczy. Dlatego oczekuję zdjęcia oprawionego już. Ja teraz wysłać, jak on nawet wygląda, aczkolwiek antyramet trochę mi zajmie, bo ten, on jest taki niestandardowy, że tak powiem. W miarę. To wyślij taki.
Bardzo się zgadzam z tym userem, który to właśnie napisał. Nie obrażajcie Agi, wcale nie wbijacie po prostu na kto? Świat z jakimiś głupimi nikami. Kto obraża? Ale o co chodzi? Też nie właśnie nie wiem. Ale zgadzam się z tym, że nie hejtujcie po prostu, bo to nie jest śmieszne, jeśli uważacie się ale... na śmiesznych. My hejtujemy ciebie, Aga, w tym momencie? Nie, to chyba to było nie do was chyba. Znaczy tu chyba chodziło o tych, co wcześniej włazikami takimi, wiesz to, jakimi. Może tak być. Wiesz wiem. Co, Yashiro, jeśli chodzi o ten plakat, to ja czekam, jak będzie w Antyramie, to cię zmobilizuję. Aha, to było do nas. Dzięki. Uśmieszek. Ale co my robimy? What the hell? To nie tu, to tu teraz. Tu. No co chodzi? Odłączył się do pytania. To chyba najgorszy dzień. Nie, wiecie co, zanim dobra, to... Dobra, witam z powrotem, kochani, ja... Co się to wydarzyło? Czy wy naprawdę myślicie, że my przez to, że my mówimy w taki sposób, bo się śmiejemy dosłownie, to my się śmiejemy albo hejtujemy Agę? No właśnie... Ale my się ze sobą śmiejemy i Aga jest on the joke, a nie, że my się z niej śmiejemy, ludzie. Tak jakby... Nocy? Kochani, coś się by nie wyszło, nie? Bo co, bo mówimy w odstępach? Co, bo wolno mówimy w takim tam. Monotonnym głosie? Co, nie pasuje wam? Coś ja nie rozumiem. Co tu się dzieje? Ale o, co ale dosłownie napisałeś wcześniej, że wy jesteście tacy nieśmieszni, już się zamknijcie, nie hejtujcie pani Agi. I ja się pytam, gdzie my hejtujemy Agę? Aga, zhejtowaliśmy ciebie? Nie wiem, w sumie nie... Nie, no przecież nie jak? Głośne. Trochę was nie słuchałam, nie, też bo się skupiałam na grze. My się mamy zamknąć i że on nie hejtuje pani Agi. Znaczy nie wiem, co? Ale jakie mają kaski, zobaczcie, czaderskie. Ja już nie rozumiem w tym momencie. Robicie w tym momencie chyba troszeczkę problem o nic, bo my dosłownie sobie żartujemy w pozytywnym gronie z rzeczy, które każdy wie. Jakby... Szybko skipujemy to, bo w życiu nie dojdziemy do tej kudy. Już zobaczyłam, że już jest 19. Ja cię kręcę. O, nie! Essa, motka Essa, motka Essa. A no w sumie... Racja tutaj. Ten człowiek nie napisał dosłownie, że nie hejtuje pani Agi. To było do nas. Chyba się popłacze w tym momencie. Nie ma co się przejmować, naprawdę. Ja nadal nie wiem, gdzie jest problem w tym, że całym gronem sobie szerokim żartujemy, naprawdę. Ja nie rozumiem. Jakie, no bo nie... gadamy w taki sposób. Kochani ludzie światu, czy wy potrzebujecie definicji żart? Chyba tak. Kropka. No właśnie, chyba potrzebuję. Jakby zaczęło się dosłownie od tego, że kwotowaliśmy Puzyno, a Puzyno to jest żart. No dosłownie, a potem zaczęliśmy gadać jak Puzyno i tyle. A kto to w ogóle jest ten Puzyno? O co to chodzi? No to co, wiesz co, Aga, to jest taka copypasta, to jest taka copypasta. Nie, żyłam nie! W komputerze i sobie grałam, jak nagle ni stąd i nic obok zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju. Puszczaliśmy ci to wtedy. Aha, pamiętam, tak. Na YouTubie. Dobra, to już kojarzę, ale to widzicie, to jakoś tak nie no zostało dobra, mi no w głowie. To już wiem o co chodzi. Bardzo specyficzny sposób napisane, że jest akcentowany zawsze przecinek kropka, no i my sobie z tego właśnie żartujemy bardziej. Tak, i mówimy odstępach. 10.9.8.7. Ja nie wiem.
tej sej ajte wa shikaku. Onna yūchō no shikaku. I dosłownie nie brakuje. Gdyby ktoś nas hejtował agenas, to by dawno nie było i nie bylibyśmy modami, adminami i tak dalej. Hateshinaku tsuzuku arashi. Ishi de tenki made kari. Liyue no morakusu. My to z Agą mamy bardzo dobry kontakt i my Adze chcemy pomagać i właśnie też pomagamy na każdym streamie, kiedy właśnie przychodzą faktyczni hejterzy i faktycznie nie umieją się zamknąć na przykład o pewnych rzeczach, o których mówimy im 5 razy, żeby nie mówili. Więc naprawdę. Każdy wkleja formułki w te i we w te, nie? Dobra. Uuu, ile mamy gwiazdków za to. Czekajcie, teraz słuchajcie, pełna koncentracja, bo zrobiliśmy te liście cholerne. Zrobiliśmy te wiatry. Co teraz? Ja to idź na zimę. Teraz tobie żemy, tak? Tego questa, tak? Okej. Dobra, tego potrzebowałam. Dobra, możecie wrócić do rozmowy. Ja czaję, tutaj mu gościowi się zachodziło. On chyba... Jemu chyba... Nie... Jakby... Jego, tam on napisał właśnie, że nie hejtuje Agi, ale mu chyba chodziło o to, że go nie śmieszy wasze poczucie humoru. Tak obstawiam. Bo tam to było... Problem. No to ja to już nie mam problem. Tak jakby... No tak, bo ja to tak zrozumiałam. To you problem, bro. Boże, że się nie podoba to kopa. Ale kopne pyty. Czekajcie chwileczkę, bo skupmy się na chwilę tutaj na tym, kto to się tu pojawił na ekranie, bo ja bym tak chciała troszeczkę przeanalizować temat tego oto tutaj wspaniałego pirata. Bierzemy go? Nagrywalne nie będzie. Kurde! A przygarnęłabym... Omgy, przygarnęłabym. No. Więc proponuję, żeby na jakimś live'ie zagrać ten... Gratik Phone na Discordzie. Jak już wcześniej. Co? Kto? Jak? No to jest na Discordzie, jest taki coś Gratik Phone. Gartik. Gartik. I to jest taki głuchy telefon. No. Tylko, że się rysuje. Gdziekolwiek by nie był, na czymkolwiek by nie był i tam go przygarnęła. Ja już tego nie rozumiem. Teraz ktoś pisze, że nikt was nie hejtował czy coś, ale no coś tam gadacie jak roboty i to może być denerwujące. Ja tego już nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Jak kogoś nie interesuje ten live, no to jest przewinie i tyle, Boże. Ja nie rozumiem tego. O, właśnie, chcę powiedzieć coś, że jedyny minus jest nasz taki, że się wszyscy przekrzykujemy. Ej, no real. No, czasami ciężej się to. No, trochę ciężko jest ogarnąć to, jak jest tyle osób, nie? Ej, Cookie, ale może bez takich naprawdę, bo ja rozumiem, że ludzie mogą mieć ADHD, ale mówienie, że jak ktoś czegoś nie rozumie, bo nie rozumie twojego problemu w tym, że nie możesz czegoś skipnąć, to mówienie, że idź na badanie na ADHD... Pamiętajcie, nie. Że czat ma 5 minut opóźnienia w stosunku do tego, co mówimy. Nie 5 minut, tam ileś tam sekund. Znaczy nie 5 minut, tylko że ja bym powiedział z 5 sekund albo 10, także może na coś... Tam sekund w sensie, nie minut chciałam powiedzieć, tylko już, ja widzicie, jestem półprzytomna dzisiaj. Głosuję na ban Cookie. Chyba, no ja chyba tak, no bo to jest obrażenie. Dobra, już go blokuję. No, nie. Niedobrze. Oh, that's not. Podpadziów. Dobra, czekajcie. Gdzie my mamy iść teraz? Ja na razie mówię. Tu jest statek, dobra. Czy to było, cenzurowanie śródców? Tak, Cookie, ja już zmutowałam. Nie mogę dać bana, więc zmutowałam po prostu na całego live'a. Ale ja właśnie też, to jest potrójny po prostu. Kurde, nie w tę stronę! Jak zawsze w drugą poszłam, ja cię kręcę. Dobra, już widzę, wracam tam, ja cię... Gdzie to jest to przejście? Tu, w tę, tu, tędy. Dobra, i w tę stronę, teraz tu. Dobrze idę, nie? Ale dramę wywołaliśmy. No w sumie ja, bo zaczęłam gadać jak robot. Modna minka. Okej. Okay. Aga. To znowu muszę wejść na górę, nie?
samą górę. Bo Bruno, bo mi się wydaje, że banowanie nie działa dlatego, że zbanować może tylko Aga blokując użytkownika, nie? Bo tak działa banowanie na TikToku właśnie. Prawdopodobnie będzie banowanie będzie działało, jakbyśmy byli modami na Twitchu, ale na TikToku nie będzie działać. To będziecie modami na Twitchu banowanie. Będziecie modami na Twitchu, jak tylko rozkminię, jak to się robi. Of course, nie? Spoko. Czekajcie, jeszcze wyżej, nie? Ale mi się wydaje, że jak się zablokuje osobę na TikToku, no to już chyba nie może wejść na tego live'a, bo jedną osobę zablokowałam, pamiętam, to już wejść na tego live'a nie mogła. Na tego nie, ale nie, na następnego już tak. Jak zablokujesz tak. kogoś na TikToku? Blokowanie kogoś na TikToku działa w taki sposób, że w ogóle jak wyszukasz nick osoby, albo będziesz mieć linka, to pokazuje, że takie by to konto nie istnieje. O. A, więc to widzisz. Yashiro, tak? No, Yashiro, dobrze patrzę. Aga, jak ci się podoba mój nick nowy? Fotograf? Mnie się bardzo podoba. Ale dodatkowo mam dopisane coś. Fotograf Agi? O ja, czat. Dziękuję. Podoba mnie się. Wcześniej mnie się podobało. No, zmyślał o tobie, Aga. Mm, dziękuję, dziękuję. Nie, no ale tego kupiego. Kukiego poniosł chyba nerwy z tym ADHD, bo w ten sposób chyba moim zdaniem no, obraził osoby z tą chorobą. No. Co to za krzyżyk tam jest taki na górze? Co tam jest? Tam jest taka wyspa latająca nad tą górą, tak? Ale czad. Aga. To bo trochę twoja kamerka coś tam się przesunęła na TikToku, albo mi się wydaje. Mogło się przesunąć. To jest. Lepiej teraz? Teraz? O, cyk, cyk. Tak, bo wiesz, ona, bo to jest dodatkowa kamerka, bo mi się kamerki zepsuły, bo ustawiałam Twitcha i w związku z tym kamerka komputerowa mi się wyłączyła już zupełnie totalnie. Nic dzisiaj nie działało, dobrze jest, no to się cieszę. Tak zerknę, no to git. Czy my już będziemy płynąć w końcu? Tak, tak, no. Ja teraz w ogóle zobaczyłam, co się dzieje na Discordzie. I co się dzieje na Discordzie? Jezus Maria, właśnie nie się. Oni jakoś tam... Nie wyzywajcie tam się tak, Boże. Ej, ale dobra, no, szczerze, to się nie dziwię, Bruno. Ja tu się akurat nie dziwię, Bruno, bo takie zachowanie... Ale co się dzieje? Państwowie? Ej, naprawdę tam. Pamiętajcie, jak im więcej rozmawiacie o trollach, tym bardziej te trolle się cieszą. Taka jest prawda. Nie karmić trolla to podstawowa zasada. Olać, zbanować i tyle. Jakbym z każdym trollem się musiała użerać, to powiem wam, że nic więcej nie robiłabym. Także, na luziku. No tak, ale tak jakby czasami trzeba pogadać o samych problemach, które te trolle robią, a nie o samych nich, żeby wiedzieć jak się... Szczególnie, że my tu modami jesteśmy na Discordzie administratorami i no... Okej, okay, ale jakby... Fatality, czemu dostałeś bana lub kika? My nie banujemy ani nie kikujemy za nic, więc czemu? Bruk, to dobrze trafiłeś do nas, my tutaj gramy, nikogo się nie śmiejemy, także słuchaj, tych co się śmieją trzeba po prostu olać, bo im bardziej właśnie się z takich ludzi, kurczę, denerwujesz, to im bardziej ich karmisz. To ich problem jest, nie twój. To oni mają problem, także w ogóle się nimi nie przejmuj. Olej, dokładnie. Aha, dobra, bo to jest ta sama osoba, co... no to nie, sorki, ale nie wrócisz, no. Ale to kto? Ale to o kogo teraz nie, chodzi? Bo ta osoba, co się teraz żali, że przyszła po link, to jest ta sama osoba, co przed chwilą dostała kika. To jest ten kuba. A ta stoi i się patrzy w maszt. Boże, idziemy do Inazumy! W końcu! Moi drodzy, w końcu! Kapitanka. Ale to wiesz, jeszcze troszeczkę, bo byś chciała trochę kwestii zrobić. I będziemy... O, tu właśnie Tomka spotkasz! Ale to jak tak dalej pójdzie, to dzisiaj nie zdążymy zagrać w ten, w ekipie. To będziemy grać w ekipie w Among Us, moi drodzy, w razie gdyby był. No to będziemy grać Among Us.
Boże, Tomek, Boże, ja Tomek, mam pytanie. Czy na jutrzejszym streamie znajdzie się chwila czasu na moje pulowanie Genshina, bo ty przynosisz szczęście. I ja wierzę, że dzięki tobie dostanę Silonen. To na koniec streama się umówmy. Dobra. Tomek, 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 Tomek. No! Jak on wygląda? Czuję, że ktoś chyba dostanie bana na tym na Discordzie, obstawiam, bo coś tutaj no. Siemaneczko, siło słoneczko! Nasz jedno ten. Tomek. Jaki on ma głos super. Kochamy Tomka. Trzeba fanarty dla Tomka zrobić. Zagą. I Alan. Jak on się ślicznie uśmiecha w ogóle. Jaki on jest super. Jak on wiąże te buty. Kurde. Oj, wiesz, 3 godziny. Godzina. Na jednego buta. No. I godzina na drugiego. Aguś, a jakie ty piękne miny robisz do zdjęcia. Właśnie sobie uświadomiłam, że popełniłam pewien błąd w ekscytacji. Daga wszystko ma. Jak coś, to będzie wszystko na YouTubie. Tak. No, też. Anshin shite kure. Boże, Tomek, to jest nasz crash sportowy. Bye bye! Kurde, a pieluszka nie może iść z nią? Tomek też będzie mógł być levelowany w końcu. O, no tak, ale to... No nie, teraz, bo to... Trzeba... wyjść z Rito, albo... no, Rito. Ale co z Rito się dosyć szybko wychodzi? No, całkiem. Aguś jeszcze się tak weź ładnie, uśmiechnij tak do kamerki, to jeszcze ładne zdjęcie zrobię. Nie, proszę. Aga. Nie umiem się uśmiechać na zawołanie. Na pamiątkę do albumu. A potem będzie, kiedy widzisz fajnego faceta i taki... Czego ja ci mogę wysłać, Lina? O, bardzo dziękuję za obserwację, bardzo dziękuję i witam na moim kanale. O, co witam, tam? Witam. Proszę, czekam na to. Tylko ja nie wiem, czy tak można prywatnie, bo wiesz, kto może być zazdrosny. Bo cały Discord mnie shipuje z jedną osobą. No właśnie. Ale to ja zajęta jestem, ja tylko screen. Luz, to siostra żartuje. Czy ma screena fajnego? Zobacz, jaka fajna Aga, no. Ja muszę się skupić na grze. Skupić się na grze. Fokus. Aha, tak, miałam klikać, przepraszam. Yashiro, weź mi rób więcej takich pięknych screenshotów. Może co to za ekstremalne zdjęcia. Aga. Ja nie muszę uważać. Ja chyba będę mieć jutro zepsutą kamerkę, wiecie? Tak mi się wydaje. Ale chyba już mi się chyba psuje coś. Tu widzę, czekajcie, coś tam chyba nie działa, nie? Co to? Gdzie to odpiąć? Jakieś tramy widać. Dziękuję za obserwację. Kreatywne. Tak,
Chyba coś zacina z tą kamerką. Może tak być, że coś nie działa. Działa, nie działa, trochę działa, potem nie działa, nie? Takie, tego typu rzeczy. Kimi no kakugo wa kinitta yo. Ore tachi ki ga au njanai kana. Ja iko. Ongoku kansatsu e. Kore ra no tsuku no hotondo wa rito o zutto kanri shite kita kanjou bugyo niyotte sadamerareta mono nanda. Kto pod Tomę podkłada głos? Też muszę sprawdzić. Koniecznie. To już robię research już. O, arigato, arigato. Czekajcie, przy okazji to odsłaniam te parę tych portów tele. O, właśnie. Weź od razu statuę odblokuj pierwszą. A gdzie ona jest? Daleko gdzieś? A tu jest. Nie, tutaj na górze. Po prostu musisz w górę wejść. Tutaj jest na tej zepce. Na zakazu Morita. A tam! O! Dobra, to bierę ją. Jezu, voice actor Tommy ma 51 lat. Co? No! 51. No, to nie jest dużo, kurczę. Dla was młodych to jest dużo. Dla mnie to już nie jest dużo. Ale wiecie, bo sam jego, tak jakby to, że sam jego głos brzmi jakby miał z 20, nie? A to powiem ci, że w wielu anime się takie rzeczy widuje, bo to kurde często jest. Powiedz mi, czy w One Piece kogoś podkładał, bo mi się wydaje, że ja w One Piece go znam skądś. W One Piece? Ty już szukam. Jakby co zdjęcie już jest. Oh my god, let's see. Black Clover... O kogo Black Clover? Dzisiaj pewnie już nie będzie ekipa razem. Black Clover, Raya, epizod 87. Kto? Raya, epizod 87. Zgaduję, że postać poboczna. Aha. No cóż, jestem... Prawdziwe to jest. Straszne. Jezu, ja muszę wyłączyć tą kamerkę chyba. Chyba muszę wyłączyć kamerkę. Nie, nieprawda. Prawda? No nie! No trochę tak! O, gadzajna jest. Będziemy też... Nie grał w One Piece. Nie grał w One Piece? Kurde, to skąd ja go kojarzę? Może z tego Black Clover właśnie. Kurde, nie mogę teraz wyłączyć tego... Dobra, mamy to. Teraz o, właśnie nie pochodzę. Nie było mnie dzisiaj w szkole i na wychowawczej. Rozmawiali o prawdziwej przyjaźni. I tam pani nam powiedziała wychowawczej, znaczy nie na, bo mnie nie było. Osoba z mojej klasy, że jak ktoś ci się żali w wiadomościach, to znaczy, że jest fuck a friend. No jak fuck a friend, to fuck a friend. No ale czemu? Czemu? To od tego masz przyjaciół, żeby z nimi pogadać i o fajnych rzeczach i żeby im się pożalić, no. To trochę słabe. Właśnie nie rozumiem. Słabe podejście. Ale jej chodziło, że fake friend? W sensie, tak, że fałszywi? Tak. To coś jakaś niby... jakaś niedoświadczona ta chyba. Tak. Chyba tak. Ale... Oj, chyba za bardzo niedoświadczona nauczycielka. A także zapytam się kogoś, czy ta nauczycielka ma dzieci? Nie. Nawet męża nie ma. No to widzisz. No to widać, całe szczęście, że nie ma dziecka. Tylko współczuła temu dziecku. Ale on ma fajny śmiech, o kurde. Kochamy Tomka. Boże, ale tu tego Tomka będzie całkiem sporo w tym questie. Archon questie, więc Aga... To mnie cieszy. To mnie cieszy, jak go będzie... Im go więcej...
Aga się napatrzył. Onka będzie bardzo dużo i on chyba jeszcze, on ma jeszcze swój hangout event. I można... Ja mu, przepraszam, ja muszę to podarować, ale będziemy mogli z nim karmić pieski! What? Tak, pieski! Ja mam screena zrobionego, to ja mogę wysłać jak coś, bo ja, ja zrobiłam ten hangout. Ja robiłam screen tych ostatnich takich, nie? Tych zdjęć, które są na końcu. No. A ja będę pisała z wami wzory do matematyki na jutro, no sprawdziam. O matko, no. A ja o karczówkę situ i nic nie wiem. O, Boże, kochanie, wybrałam ten hit. O Jezu, kochanie. To hit to jest co? To jest historia, czy co to jest? Historia i teraźniejsza. Tam wymyślają te nazwy. Oni tam w skrócie widziałam, że obrażają na przykład osoby LGBT, nie? No. A to nie, to ja mam tego podróżka, ja mam inne wydanie. I in vitro też. In vitro też obrażają? No. Obrażają wszystkich. Wszystko, co się da. To nie, ja nie mam tego podróżnika, więc... To chociaż dobrze. Tyle. Znaczy, mój nauczyciel od hitu też hejtuje ten treścik, gdzie obrażają. Moi drodzy, poszła skrzynka, czy to widzicie? Ja cię! Propsy, propsy! Propsy za skrzyneczkę! Szaleństwo, tak stajniaka. Super jesteś, nie zmieniaj się. Motyle, wszystkie kone odskajeba, nam to kanale. Doceniam te skrzyneczki. Może tym razem dostanę więcej niż jedną monetę. On tak trochę sepleni, on trochę sepleni jak Roronoa Zoro. Kurde, nie mogę się tego wyzbyć tego. No bo ma 50 lat. No zbyte no hitoga siawase naru hoho sagasu. Sore ga ore no motto na. Kakko yoku itteru kedo. Oto, nandaka kimi tachi kara warumono de mo miru yona shiten kanjiru ga. Jokyo shesumeshi yo. Sakki mo itta tori, Bangkok shoukai no kaen wa saikin wa ostre supe. A ty ta, o której klasie jesteś? Tak ogólnie. Chris, to jest. A no to będziecie pewnie przerabiać za niedługo. Ostre supe. O Jezu, Maria. Ja mam... Nie pamiętam. Ale co my mamy sobie już od niego iść? Zobaczcie, jak on tu stoi. Jeszcze chwilę z nim pogadajmy. Nieprawda. Jeszcze wróci. Jestem... Aga, musi zrobić kiedyś live'a ze swoim mężem. Jestem ciekawa, jak twój mąż by grał w to. Nie, on się do takich rzeczy nie nad... Nie. Ale w sensie w co? W tego? Genshina z nim? No? Ale że ja bym mu moich chłopaków miała dać do pogrania? Nigdy w życiu, oni są moi, tylko moi. No way. Mojego konta nie dam nikomu. Co ja tu mam zrobić? Czekajcie. Go to the Trade Association. Tu, gdzie no to, tutaj, jest to inne? Tutaj. To jest to Trade. Ale mają, jakie mają kapelutki czaderskie. Ja cię. Bo oni są z Fontaine. Czy on jest tutaj? Co to chodzi na guście? Mamy ogólne. No, Weźcie mieć, teraz nie mogę sobie zagrać przez 20 parę minut z zespołem jakimś, kto pierwszy ten lepszy i sobie pobiegać po tej wyspie? Teraz? Może możemy sobie pobiegać, ale co? Ale tutaj... miejsce, halo. Przepraszam bardzo. Nie pobiegasz. No, czemu nie? No, to się nie pobiegasz. O, Bruno! A, Bruno. Siemanko, Bruno. Ej, ja zgłaszam przeciw na kto pierwszy, ten lepszy, bo ja zaklepuję miejsce, bo ja w końcu no dobrze, to Yashiro, ty masz zaklepane, ale reszta kto pierwszy, ten lepszy. Kurde, to ja muszę się Genshin odpalić. Co mnie że ci odpali? Genshin Impact. Zostało 30 minut, więc nie ma co już dalej robić tych questów. Aga, ale po co ty chcesz tylko po tym kawałeczku tej na tej małej wysewce pobiegać? No ty nie! Po całej mapie.
wrócimy do tego zadania następnym razem. W sensie na razie pobiegamy o postałym lądzie i pobijemy te jakieś. Te. Albo mi się wydaje, albo nie można biegać, aha, okay. Jeśli nie ma się tego questa zrobionego. Chyba quest, że nie chcesz wiem. Po. Słuchajcie, jest tak. Gdzie ty chcesz biegać? Jest, tu jest odblokowane, więc tutaj wrócimy na następnym streamie. Będziemy dalej odblokowywać questy. A teraz sobie pobiegamy i, i pozabijamy jakieś bossy tutaj. Albo poodblokowujemy tutaj jakieś jeszcze nieodblokowane teleporty na przykład, nie? Dobra, żeby trochę, żeby sobie zagrać chociaż te 30 minut drużyną, więc wchodzisz Yashiro. I potem kto pierwszy ten lepszy. Bo ja patrzyłam tam na Discorda, to mi Jezus Maria. Ten, ja już wchodzę, lecę. Już. Ja Brunowi wysyłam jak na moje co? Ale kto ma zacząć? Dobra, jeszcze dwa miejsca, moi drodzy. I lecimy. Na przygodę. A ponieważ Yashiro pierwsza się wzięła pierwszy raz możemy sobie zagrać, to wybieraj, czy robimy, nie to, kurde, training guide tu jest, czy robimy na przykład zadanka i zabijamy takich bossów. Dobry wieczór, kotek Gojo. Siemanko. Dobry no, moi drodzy, jeszcze jedno wolne miejsce, kto pierwszy, ten lepszy i lecimy na przygodę za Yashiro. Tylko Mel, wyłącz proszę ten strumyk, głos. No. O, witamy Bruno. Co się dzieje? Mi się wydaje, że możemy poeksplorować, porobić bossy, jak masz bossy do robienia. No wiesz co, no mam... Cecilia się można zużyć. Tu na przykład u naszego ziomeczka te zielone kamulce trzeba zebrać, nie? Ten boss ja jest... Ja mam pytanie do Samuana. A dobry wieczór. Kotek Gojo. Zobaczymy koszulkę z Gojo Satoru dzisiaj. Pasujemy. No i Tim nie pobiegł Gojo, za nami. Czy Samuan mi odpowie? Bo ja mam do niego pytanie bardzo ważne. Czy Samuan jest w ogóle na streamie? Samuan jest na... Chodźcie. Na spotkaniu z księdzem do Bierzmowaja. Biegnę. Chodźcie, będziemy się bić. Biegnę. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby iść na bossa, kiedy jesteśmy najsłabsi z teamu, jeszcze nie czekając na team, nie, ale spoko. A bo team... Nie wiem, czemu team się opiernicza. Musimy wziąć lepszą postać, no. Mega, nie narzekaj, bo w ogóle nie przyjdę. Nie no, żartuję przecież, o matku. Proszę. Nie no, żartuję. Bruno, ja... Bruno, widziałeś moje skojarzenie, jak sobie się wyobrażam. Ja tak nie wyglądam. No, jakie tragiczne. Wyglądam gorzej. Bez przesady. Ale to sam. Mel może to się... Mel. Mel. Aż tak tragicznie wygląda Bruno? Mel, aż mnie zbawiło. No, proszę. No to jest wystarczające potwierdzenie. Mówię wam. Nie, też bym tego potrzebował. Jaki news? To? Help? Like Will, o co chodzi? Czy teraz ten mikrofon nie będzie tak bardzo stykał? Bo ja nie wiem, chyba mi się teraz jest... Tak, ten Slay, ten news to jest taki, że jesteśmy od dzisiaj na Twitchu również. Taki news był dzisiaj. Tak, co prawda dopiero w powijakach i cicho nas słychać i w ogóle jest tragedia. Ale
Zaraz nie będę musiał iść. To ja na minutę się oddalę od komputera, bo muszę chyba ten router postawić przy oknie, bo on tutaj nie działa, więc ale... sekundę. Okej, okay, ale miałeś jakieś pytanie, to o co pytałeś tam? Jak możesz powiedz, bo nie słyszałam. Ty się pytał? Co do tego, co ty Bruno mówiłeś, to nie przesadzaj, nie przesadzaj. Już myślałem, że nie tylko. No! O, tu jakiś... Musiał mnie ząbko zjeść. Już niedługo was będę was mogła chillować. Chillonem. Jeeeeee! Ja a to was chilluje? To jest najgorszy ten boss chyba na świecie. Chillonen robi wszystko, no właśnie. Ona jest wspaniała, ona robi wszystko. Chillonen królowa. Chillonen na prezydenta Polski. Dokładnie, Bruno. Kotek Roger, tak. Mężczyzn jest darmowy. Zapisałam wiele, ale to już inne sytuacje. Zapisałam 6 wzorów z romantyką. Super! Obydwójka, nie? Marley jest darmowy, a potem żeby przejść bota, który jest, żeby przejść tutaj z historią, trzeba mieć... O nie, co tu się stało? 5 star limited postać. A co teraz się dzieje? A z Wirlaniem... Kurde, czemu mi się skrzydła nie otworzyły? No co za bieda. Wait, co? O którym dostanie kości mówisz, że trzeba mieć 5 star limited postać? O, teraz się... Tak, nawet w cudzysłowie trochę, że potrzebuję, ale tam już w Aventurinem to było. Nie z Aventurinem. Ale nie, dobra, o to ci a to nie, ta plonka jest stara, to nie ta gra, nie ta gra. No, a ja mówiłem o Honkai Star Later. A dobra, nie usłyszałam tego, odcięło cię przedtem. Miałam takie... To moje Wi-Fi. Cudowne, ukochane. Kocham moje Wi-Fi. Kocham Achievement Going Dutch, gdzie musisz mieć Indeed Hila i Aventurina w swoim party. No dobra. Dobra, gdzie by was tu zabrać? Tu go, tu collect. To nie, tym was nie będę nudzić. Ja myślę, nudzić. Że na kurczaka KFC jeszcze raz. Ile Achievement? Który to jest... To jest kurczak, ten tutaj, tak? To jest kurczak, w sensie... Czyli tutaj, tak? Tak. A on już się obudził? Tak, bo one no się tak. Teraz odradzają od razu, jak się teleportuje dalej. Aha! No, fajne. To jest fajne, zrobili, fajnie. No. Ostatnio to trzeba wiem, było czekać. Wiem, kogo wezmę. Mojego niezbudowanego Razora. To wiecie, kogo ja wezmę? Wezmę słoneczko. Bruno, weź swoją Hutao. Oj, dobra. Dobrze. Jezus, Hutao. Okej, okay, ja nie wezmę, bo ja tylko Muala nie mam do zbudowania. Pójdziemy na... O nie, najgorzej! Nie pójdziesz. O, najgorzej, no nie pójdę, no trudno. Ale nim pójdę i tak walczyć. Gdzie ktoś umrze? Ej, ile jest? W ilu procentach jest Hutao? Bo już nie pamiętam. Aj, kurde, gdzie jestem? No, to właśnie tak. Moja Hutao w 5% z White Tassel. O nie, ktoś spadł! O, najgorzej! Zresztą. Najgorzej! Trzymaj za i poraj. Ja wam zrobię zaraz normalnie Barbara Carey na następnym bossie, mówię wam. Pamiętaj, że robi charge ataki najbardziej, bo ma ten Mereshus. O, nie wiedziałem. Ja nawet nie wiem, na to mam próbowana. A Sili. No nie no, co to było. Dobra, w sumie mam za dużo HP. Nie wiem tego oczekiwać. Patrzcie, jak się rozkręciło maleństwo, kurde. Daję radę. To było szybkie. No, Francja elegancja. Hej, Francja elegancja. To zobaczmy, co jemu potrzeba. Może tu będzie jakaś inna fajna przygoda, gdzie ten training guide jest. O, no na to też możemy pójść. Chodźmy tutaj na przygodę. Pyro kwiatek zliję. Dla kochani,
O, to jest przygoda. Biorę moją Barbarę. Siemanko, siemanko. Omega. Oh, let's go. Aga. Słucham. Zostałaś przeze mnie znowu. A ty, Aga, zostałeś przeze mnie znowu przyłapana któregoś dnia na późnych godzinach grania w Geshina Bezno. Przepraszam, no to, ale słuchajcie, jak ja jestem na Genshinie, to znaczy, że ja robię dniówki, żeby pozbierać gwiazdki na nasze wishowanko. Ja robię dniówki i wychodzę, także to nie jest tak, że jak siedzę i łoję ja sama w coś. Ja mam nadzieję, że ta Barbara hitnie 5 milionów, co najmniej. A ona jest na levelu 60, daj mi żyć. Ale nie, nie, ja w nią wierzę. Możemy przetestować Barbarę Carrie. Ile jej na artefakty na atak. Będzie Barbara Carrie. Ej, poczekajcie, a jej dam artefakty na ataki w ogóle. Ja ją zbuduję na Carrie. Tylko, że Krypa na razie nie będzie mieć, bo... Czy jak jest... Czy jak jest taki boss, to lepiej wziąć chyba Ciela, nie? No. Tak, masz Heala, Aga. Jaki kotek fajny u Bruna, proszę. Mógłby być taki chłopczyk, no. Jakiś kotkowaty też. A mam listki, dobra, gdzie jest dobrze. Ej, kochani, Barbara Carrie. Mogę jeszcze ten talent, może? Nie mogę, nie stać mnie. Ale Barbara, 1000 ataku. Boże. Ja patrz teraz, jakie wszyscy będą mieć fajne tarcze. Podkowe tarcze. O, matko! To, że będzie Barbara i Diana Carey. Tak. Specjalnie ją zbudowałam na tego. Na DPS-a teraz na chwilę. Dużo z dobrym DPS-em nie będzie, ale... Ku przygodzie! Hurra! Dajesz Ciel! A może trzeba... Była 1900... ile tam? To milion w moim oczach na pokażę. Może Kaję trzeba było wziąć na niego bardziej, co? Przecież ta Baśka miliony kupuje, ale to... po 50. Teraz dawaj, Burino. Jest. Barbara. 1950 klikuje, takie będą nie klikuje, ale bije dokładnie. To jest przecież klik wyższy niż moja Arlekino, Boże. I naucz mnie tak budować Barbarę, błagam. Dobra. Kiedyś zbuduję Barbarę. Jak to pod kościołem TikToka nagrywają? Matko jedyna. To tam wejdą potem i płomieniem żywym staną chyba. Hej, dobra, kochani. No, nieźle. Motywujecie mnie? Chodźcie zrobić oceanina, proszę, ja będę budowała tą baszkę na tego, na DPS-a. Dobra. Co to znaczy oceanina? Dobra, bo ciebie na świecie... To jest boss na Ciela. A, na Ciela to dawaj! Telepnij się, bo ja nie wiem, gdzie on jest ten boss. Oto ten taki, co to znika podłoga pod nim. Nie ma zbudowanych postaci. Ale pytało nie do siebie, do ptaków. To jakiego... Którego z chłopaków wziąć na to? Nie, bo wtedy wszyscy umrzemy. Ala weź. To pożycz mojego linii. Okej, dziękuję. Mahida pomoże. Mam nadzieję z twojego linii. Dajcie mi sekundę, zanim pójdziecie na tego bossa. Dajcie chwilkę. Ja w ogóle nie mam zbudowaną na Hidę, więc... Wiem, kogo wezmę. Bardzo słabo. Dajcie chwilę, okej. Dobra. Teraz mogę. Jedzenie mi się pokończyło, muszę pogotować chłopakom żarcie, kurde. O! Weź ktoś ma ogień, może zapalić tutaj? Dobra, ja sobie zapalę. Ja nie mam. Ja mam ogień jak najbardziej. Ja też mam. A właśnie wypaszyłam. To rozmowy jak na polarni. Masz ogień? O my God. Masz ognia? To moja Deja. Ona nadal nie jest wybudowana, ale... Dobra, co tu jest z tobą zapali? Przyznawać się. Co? Kto tu jest z tobą zapali? Przyznawać się. Ja nic nie mówię, może.
To chyba na live. Ale że pali? No, to pali. Nic nie zależy co. Ja, matko jedyna, to ja będę ma pamięć. Ja kadzidełka i świeczki. O, świeczki zapachowe, jak najbardziej. O Boże, mam świeczki i miałem im zapalić. Ja zależy kiedy po prostu. Ja zależy. O, a czekaj. Ta furina, czy jak to? No, nie widzę niku całkiem. Dobra, okej. Okay. Queen, tak? No to mi chodziło, żeby to ogarnąć. Dobra, ja już zbiła trzeba do tego bossa. Dobra, czyli mamy dwóch palaczy. Bruno i Mel. Ja mam lepsze pytanie, czy jest ktoś nieletni, kto pali? Dobry, kurde, może zmieńcie temat na tym live, bo to tak, źle idzie w złą stronę. Czy nie palcie, to wcale nie jest cool, to jest uzależnienie i nie tak róbcie jest. Tego. Rzuca wam na okno. Właśnie TikTok do not ban. To jest content edukacyjny o tym, żeby nie palić tak naprawdę. Okay. A nie pójdę, jak będziecie palić, nie palcie. Ja nie palę na przykład, nie? Ja nie palę. Nie, o co chodzi? Płynę. Fajną postać masz, Bruno. Dziękuję. Ja kiedyś myślałam, że Bruno ma silny gry postać. Na profilowy. Ja się wczoraj z Bruno tak rozpisałam, że to jest hit. Poszłam przez niego spać o 23. No i jak to tak? To boisz wcześniej spać. No wiedziałem. Bruno jest tak dali. Tak. Mel, Bruno no way, to ja też nie nic nie zdążę walnąć tak. Znowu. Muszę przyczajkę zrobić jakąś tutaj. Bruno, to jest moim pokemonowym bratem. Kocham pokemonowym. Ej, bo mnie zabiło Bruno. Nie wierzę. To Bloom mnie zabiło. Ej, Bruno, musisz przedstawić Adama w takim razie bardzo. Oj! Patryka też. Ale tego fajniejszego. Ale tego trzeciego nie przedstawię. Nie. Ja jak zawsze jestem nie w temacie na tym streamie. To jest. Znaczy, ja no, nie jest standardny brat. To jest jego chłopak, także. Ej, ale jak ktoś kogoś nie wstaje, to mi też możecie przedstawić, nie? Ja chętnie poznam nowych ludzi. Kiedy Adam zagra na twoim koncie w Genshin'a Albedo? Ja na to czekam. Ja muszę mu pokazać. Ale Czekaj, to właśnie jak znajomy, którzy są jakby palą, tak? Nie, to jest mój brat. To nie są znajomi. Nie, temat palenia chyba się już skończył. Teraz o czymś innym rozmawiamy, czy ja się zgubiłam? Tak, teraz rozmawiamy o moim bracie. Okej, dobra. Tak? I dosłownie za każdym razem, jak on przyjeżdża do nas do domu i widzi, że ja gram w Genshin'a, bo jego jedyny komentarz to jest... Znowu w to grać. Nexon wrócił. Ja myślę, że jak mu pokażę na przykład takiego Alheidhama, to go to pokona, żeby tak grać. No kurde. To wyją, przepraszam bardzo. Ja już ci to mówiłam. Weź. Nie wyj... I wrócił ten umarł, kolega nasz komandy. No, tak, właśnie miałem tak tylko trochę, tylko wiesz. A i chwilę mnie nie było, bo mnie tato wołał. Co mi ominął? Nexon wrócił. A co się dzieje? Pisze, że ej, to ja Nexon Nick, smutny na TikTok nie ma sensu, chcę tylko pogadać, a nie płakać. No to ja chcę pogadać. Nie robić chamskich odzywek. Dosłownie. No dobra, ale w takim razie Nexon, bo ty nas słyszysz. Czy twoja wypowiedź miała na to, co to na celu, o czym powiedzieliśmy, czy nie? Bo jeśli tak, to nie dostaniesz z powrotem linka na tego Discorda. Znaczy linka może sobie wziąć, ale i tak na bana. No tak, no dostanie znowu kika, ale no to jest pytanie, czy miałeś to na myśli, czy nie? I mean wcześniej, jeszcze przed tym komentarzem. To nie ma trochę sensu, bo i tak teraz powie, że nie. No w sumie też prawda. Czemu one są czymś połączone, te wiewiórki? To przez skill na Hidę. O, co wiewiórki? To są połączone przez skill na Hidę. Ale czym? To w sensie od nas? Na 4 minuty.
To od nas. Nieznany już wyczekuje. No, no. No, kończajcie, kończymy tego bossa. Kończymy. Nie polujcie go tak za bardzo, bo aż przykro się go robić. Okay. Słuchajcie, teraz tak, plan jest taki. Dzięki drużyno za wspólną grę. Za tydzień, na następnym Genshinie będzie więcej wspólnej gry, mam nadzieję już tym razem. Ale teraz... Nie zabiła tę spółkę, jak tam było. Czekajcie. Teraz musimy zrobić myk, żeby można było polosować. To damy dziewczynom, mojemu bólowi, damy levele, żeby... Teraz mam dać ascent, tak? Żeby mieć tą losowanko do wyszowanka. Tak. Dobra. Czyli tak, mamy jedną. Bierzemy sobie jedno. Zobaczymy, ile mamy jeszcze. Tutaj mamy level up. Dobra. Trudno, nasze zielone kamyczki, ale to chodzi o wyszowanko. Może z wyszowanka w końcu ktoś nam się trafi porządny, co? Jak myślicie? Ale wiesz, Aga, te kamyczki jest dosyć łatwo dostać. Tak, no. O Boże, jutro możliwie hitnę 200 wyszy. O Jezu. A ja zero. Mam 5. O kurde, dobra, nie możemy jej ja zrobić teraz ascendę. Ja teraz moje postacie. Zobaczmy, czy jej ja będzie. Ja się bardzo zastanawiam nad tym. Ja się zbieram na postać, która raczej nigdy nie wyjdzie. Napatrzcie się na to, bo to jest jedyna szansa zobaczenia dziewczyn teraz. Potem może już... Potem już nie będzie. Ale my nie mamy po co na to się napatrzeć. Po co? Stajnia Gracja nie, później nie będzie Star Stable, później będzie Among Us i zapraszamy wszystkich do grania, bo będzie kod i można będzie się dołączyć, też można się przyłączyć na Discordzie, żeby z nami rozmawiać w trakcie gry, no ale... Tak jest. Nie będzie Star Stable. Dobra. Polecam bardzo serdecznie z nami pogadać, my nie gryziemy, my się lubimy tutaj wszyscy, tak. Po Among Us będzie koniec streamu, bo będzie już 21 i trzeba będzie iść spać. Dzisiaj, no. Uciekasz. User Kendra Kachina wyszła na początku 5.0. Jest postacią z Natlanu i była niestormowa z Arkum Questa. Słuchajcie, czy to wszystko? Chyba wszystko, nie? Jedno teraz spadło, a nie mamy, kurde, banera! Co za pech! Ale teraz patrz, jak dużo będziesz... 5.1 od jutra. Ale to są ty na standarda, Wisze, i tak jak to możesz na standardzie robić. Ja mogę też pokazać na Discordzie, jak ja puluję, bo mam przejść na standarda, Wisze. Dobra, to będziemy... Ja z chęcią zawsze. Czy wszyscy gotowi? Odbierzmy jeszcze te wszystkie te zadanka. Wszystko odebrane. Achievementy zrobione. Czy coś tutaj zostało? Co to tutaj są? Tutaj są, aha, zapowiedzi. Że zabiorą nam, kurde, banera pewnie. Tu pisali. Witam, kochani. Halo, halo. Halo, halo. Nie rozumiem teraz tej wypowiedzi. Słychać mnie dobrze? Dobrze, dobrze słychać. Tak, słychać cię dobrze. Dobra. Dobra. Jest, coś mi tu lata koło mnie. Lektor! O, bardzo dziękuję za obserwację. Się bardziej, bo nie rozumiemy. Czy mogę coś powiedzieć? Lektor. Ale pamiętaj, że to będzie nagrane na YouTubie i żeby TikTok Agi nie zbanował. Nie. Tylko chciałem po prostu, żeby nie było słychać. O to chodziło. Nie, że będę coś niepewnego mówić. Moje jedyne pytanie w tym momencie jest, skoro nie będziesz płakać, to... Po co na drugim koncie przychodzisz specjalnie, żeby się o to zapytać? Dobra. Chyba czegoś nie rozumiem. Wszystko gotowe, moi drodzy. Mamy cztery mamy wisze. Let's go. Siemanko, witam. Moi kochani, mamy cztery zwykłe wisze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odpisał jakby to, nie? Chodźmy w jakieś fajne miejsce. Gdzie idziemy w jakieś fajne miejsce? Kto proponuje? Ja mogę, jeżeli ogarnę, w które to było. Wiem, bo chcemy Razora, prawda? Tego z wilkiem. Tak, chcemy go. O, idziemy do Wolvendom. To prowadź. Który ty masz? Dobra. Który masz ten numerek? Ja jestem... Cztery masz, okej. Tego wyjmę nawet.
będzie, on przyjdzie, mówię ci. Terry Wisha to jest on. Jak nic. Musi być. Teleport. Dobra, kochani, robimy wishowanko i przełączamy grę. Będziemy wishować chwilę. Tak, także zaraz będzie Among Us. Moi drodzy, kto potrzebuje zainstalować grę, to jeszcze jest ten moment. Gdzie my idziemy? Okay. Tu idziemy, tak? Idziemy tam, gdzie Yashiro jest. Chwila, kogo... O, Lisę wezmę, żeby ja zostanę też... Już taki standardo. Czekaj, zaraz wezmę. Ja to widzę, że ja to będę musiała pochodzić ten. Trochę. Mm-hmm. Po twoim wishowaniu ja wam przekażę ekran na Discordzie i ja zrobię 6 wish puli na dobra. Standarda. Ja dzisiaj wishowałam u siostrzenicy, to 10 zrobiliśmy, to dostało właśnie jakiś chyba 4-gwiazdkowy łuk bodajże i barbarkę. To gdzie my idziemy? Jeszcze dalej? Tu już tej areny tylko. Ja się kręcę, ale skomplikowane tematy. No bo to tutaj jest magiczny ten. Aha! To jest ten... magiczny wilczek i on wychowywał Razora. Aha, no. Okej. Okay. Pamiętam go. Dobra. Ja przywołaj go. Przywołaj go, tylko czekaj, zmienię postać, żeby nas nie zabiło. Ale po co mam go przywołać? No bo o, jak on będzie, to ja myślę, że Razor przyjdzie wtedy. No ale on nas zje, jak ja go przywołam. Nie no, bo my Agę będziemy zabije, leczyć. Bo będziemy up. Nie, to chodźcie, tu staniemy pod tym, nie będę wam ten. Weź Bruno nie tego. No, dawaj. Dobra. Ja biegnę. I wpadł wishuj, a my się zajmiemy tym, żebyś nie umarła. Dobra, moi drodzy, to jest ten moment, że nie mogę włączyć. Nie mogę włączyć wish. Jestem blisą, dobra. 20. Moi drodzy, Razor, czy wszyscy są gotowi? Wszyscy są gotowi i lecimy szybko, bo już jest spokój w Among Us stworzony. Ja nie patrzę. To kto? Chyba dobra postać, nie? Nie chcę! Ja chcę Razora! Czemu mi piątka wyskoczyła teraz? Dobra, kochani, uwaga! No, przegrane życie. Lecimy losowanie jeszcze raz. Razor! Proszę! No nie wierzę, co tu się dzieje, dobra, teraz patrzę, słuchajcie, dwa ostatnie wishy, czy wszyscy są gotowi, Razor! Dali, ja ci dam swoją. Razor. Kurde! Nie marnuj jej. Najgorzej, dobra, ostatni, moi drodzy, czy wszyscy są gotowi, ostatni wish? Potem szybkie wishy z Discorda i lecimy w Among Us, także... Czy wszyscy są gotowi? Razor! Proszę. Proszę. Aj, znowu. Nie. I to by było na tyle, moi drodzy. Kurde! Ja w to nie wierzę, no. Co tu się dzieje? Nie zgadzam się na to. Jakiś wilk chodzi się na mnie patrzy. Na standardzie jest jakąś szczepą, przed chwilą była wylosowana Jean. Dobra, uciekamy stąd. Nie, dwa chyba. Nie, trzy, dobra, sorry. Nie umiem liczyć. Trzy, bo Jean była pierwsza. A mam pytanie. Bruno i Mel, dobra. Na którym roku studiów jesteście? Teraz na drugim. O Boże, kochany. Nie poczekajcie, po ile wy macie lat? Dobra, mój drogi Timie. Czas poproszę. Mój drogi Timie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam za wspólną grę. Na dzisiaj kończymy. Będę wishować. Robimy wishowanie teraz, dlatego kończymy, moi drodzy, dzisiaj Genshina. Bardzo wam dziękuję za to. I moi drodzy, będzie zaraz szybkie jeszcze wishowanko. I będziemy. Ja pewnie już